Eksperyment głód. Autor Bruno Siak. Czyta Bruno Siak. Jeden. Wiem, o co wam chodzi! krzyknął Rafał Olecki. I rąbnął kilka razy pięścią w drzwi. Rozległ się głuchy, metaliczny odgłos, dowodzący, że od wolności odgradzało go co najmniej kilkadziesiąt kilogramów grubej blachy. Przestał uderzać dopiero wtedy, gdy poczuł ból w dłoni. Na śród ręczach pojawiły się już siniaki. Mam was w dupie, co robicie? W dupie wiecie? Nie takie rzeczy przeżyłem! Nie takie słyszycie! Otwierać! Kopnął w drzwi, a zaraz potem palce nóg rozjeżyły się tępym bólem. Stopy chroniły mu jedynie sportowe, miękkie buty. Jakże żałował, że nie założył poprzedniego dnia glanów ze wzmocnionymi blachą czubkiem. Wtedy by im pokazał, a może nie wczoraj. Nie był do końca pewien, jak długo przebywał w zamknięciu. Był za to pewien, że podali mu jakieś środki, by stracił przytomność. Pewnie kwas gamma-hydroksymasłowy pisał o tym artykuł i wiedział, jak łatwo to świństwo jest dostępne i jakie wywołuje skutki. Nie służy jedynie, by gwałcić młode dziewczyny, ale także, by odurzać mężczyzn. Czekał przez chwilę, wsłuchując się w głuchą ciszę. Nabrał w płuca powietrza, by znowu krzyczeć ale nagle poczuło bezwładniające niemal zmęczenie. Opadł na gumowy pompowany materac i przejechał językiem po spierzchniętych wargach. Sięgnął po plastikową, pięciolitrową butlę z wodą. Uniósł ją do ust i wypił ostrożnie kilka łyków, uważając, by nic nie rozlać ani się nie zakrztusić. Nie zaspokoił do końca pragnienia, gdyż postanowił racjonować wodę. Nic nie wskazywało, by mieli mu dostarczyć jedzenie czy picie. Przeszło mu nawet przez myśl, że zostawią go na śmierć. Tylko po co? Odjął szyjkę butli od ust, zakręcił starannie naczynie i położył się. Otaczały go ceglane, nieotynkowane ściany, jak w starej piwnicy. Popatrzył na porowaty betonowy sufit z płaską lampą, ledwo rozpraszającą mrok celi. W prawym rogu, Blisko drzwi znajdowała się dziura, przez którą napływało ciepłe i świeże powietrze. Pocieszał się, że nikt nie dbałby tak o wentylację i utrzymanie pokojowej temperatury w celi, gdyby chcieli, by tu po prostu umarł. Łatwiej byłoby mu strzelić w głowę lub udusić, a zwłoki wyrzucić do rzeki. To musiały być tortury, chcieli go po prostu zmiękczyć. Chlera, syknął. — Ja pierdolę, co tu się dzieje? — podrapał się gwałtownie po łydce. Całe ciało swędziało go i szczypało, jakby pogryzły go owady. Nie wykluczał, że właśnie tak się stało, bo trwało lato i jeśli leżał gdzieś nieprzytomny w lesie, mógł zostać dotkliwie pokąsany. Widział nawet na rękach nabrzmiałe blade place. Wydawało mu się, że pogryzło go coś większego niż komary. Wiedział, dlaczego wtrącono go do tej piwnicy. To musiało mieć związek z jego pracą, bo sprawy prywatne miał poukładane. Nie sądził, żeby materiałem o zatrutej rzece tak bardzo narażał się fabryce, ale najwyraźniej nie docenił bezwzględności jej właścicieli. Jego dziennikarskie śledztwo nadepnęło komuś mocno na odcisk. Mocno i boleśnie. Zrzucanie ścieków nielegalnie do rzeki na pewno zaszkodziłoby koncernowi, ale na tyle, że gotowi byli porywać i uwięzić niewinnego człowieka? Nie przypuszczał, że tak będzie spodziewał się raczej pozwów, agresywnych prawników, może nawet blokowania jego social mediów, ale nie takiego czegoś, nie w taki sposób. Przypominało mu to gangsterkę z lat dziewięćdziesiątych, kiedy z dziennikarzami śledczymi rozprawiano się za pomocą łysych bandiorów i dołu kopanego w lesie. Pomyślał, że postąpili z nim tak bezceremonialnie, bo nie miał za sobą żadnej redakcji i gazety. Był wolnym strzelcem i publikował reportaże jedynie w social mediach. Ale przecież miał zasięgi większe niż niejedna gazeta, setki tysięcy wyświetleń pod każdym materiałem. Jego reportaże oglądano nawet poza Polską. I tak wszyscy się dowiedzą, krzyknął, kierując twarz w stronę drzwi. Nie tylko ja to wiem, i niedługo wszystko, co zabrałem do tej pory zdjęcia, nagrania, wywiadów z tym waszym inżynierem, co zgodził się zeznawać, znajdą się w skrzynkach mailowych wszystkich gazet w Polsce. To już jutro. I jak mnie nie będzie, to będzie oznaczać, że to wy. Są lokalizatory telefonów, i mój ciągle przesyłał lokalizację aż do momentu, kiedy mnie porwaliście. Otwierać tylko będzie gorzej debile. Nasłuchiwał z nadzieją, ale nikt mu nie odpowiedział. Już od kilkunastu godzin nikt nie odpowiadał. Lęcki nie był nawet pewien, czy ktokolwiek słuchał. Nie wiedział tak naprawdę, kto go porwał. Dał się namówić na ostatnie spotkanie przed ostateczną publikacją. Bo chciał mieć nagranie z dyrektorem zarządzającym, który kazał zwalić chemię do rzeki, mimo że inżynier twierdził, że system filtracji jest niesprawny. Okazało się oczywiście, że nie było żadnego materiału, aniby inżynier miał zadanie go zwabić. Olęcki pamiętał jedynie jak mężczyzna wsiadł do jego samochodu, przejechali kilka kilometrów i zatrzymali się na parkingu jednego z hipermarketów. Informator zażądał za nagranie dziesięciu tysięcy złotych i chciał pozostać anonimowy, a Olęcki zgodził się na te warunki. Tyle mógł zainwestować, jeśli nagranie było naprawdę dobre. Potem nachylił się nad telefonem komórkowym niby inżyniera, by zobaczyć ekran i od tamtej pory nic nie pamiętał. Znalazł się na materacu w tej celi w ubraniu, ale bez niczego w kieszeniach. Zabrano mu klucze, telefon, a nawet notatniki i długopis, które nosił przez piętnaście lat od początku swojej pracy reporterskiej, rozpoczętej jeszcze na studiach. Zacisnął zęby z bezsilności i włożył dłonie do kieszeni spodni. W pomieszczeniu było dość ciepło, ale nie jadł już ponad dwadzieścia cztery godziny i czuł chłód w palcach. Napłynęła kolejna fala głodu, a wraz z nią gniew i złość. Miał ochotę znowu napić się wody, by wypełnić czymś żołądek, ale wiedział, że nie powinien tego robić. W głowie pulsował nieznośny ból. Ćmiło tak potężnie, że zamknął oczy, przewrócił się na bok i podciągnął kolana. — Wytrzymaj! — szepnął do siebie. — Zaraz minie. Ten głód minie i wtedy... — No właśnie, co wtedy? Nie miał żadnego pomysłu, co mógłby zrobić poza czekaniem. Drzwi nie miały klamki i chociaż mógł wcisnąć pod nie palce, to nie był w stanie ich ruszyć nawet o milimetr. W ścianach żadnych okien. Nie miał nic oprócz plastikowej butelki. Co robić? Jego więzienie było klitką trzy metry na trzy. Mógł w niej jedynie się położyć lub krążyć wokół ścian, by nie zwariować. Ale siły go opuściły. Leżał i dyszał ciężko. Głód musi się skończyć. Wtedy pomyśli zamknął oczy i zasnął. 2. Raport z 27 lipca numer 1 doba 20. Z materaca podnosi się jedynie w celu uzupełnienia płynów ostatni raz w dobie 20, ale robi to samodzielnie od doby 15. Brak wisteralnego tłuszczu poziom ketoze ustabilizowany. Atrofia mięśniowa zahamowana mimo zapotrzebowania na białko przez komórki nowotworowe. Poziom 13% tłuszczu podskórnego. Oczekiwany zgon nie nastąpił, żółtaczka postępuje, sugerując poważne uszkodzenie wątroby. Numer 2 doba piąta pełna ketoza ze zmianą silnika metabolicznego. Rosnąca zawartość ketonów we krwi. Obserwacje wskazują, że nie odczuwa dolegliwości bólowych i nastąpił przypływ energii w porównaniu do doby czwartej i trzeciej. Wysoki poziom agresji i ciągłe próby oswobodzenia. Zaplikowany czynnik 17B w wodzie, pełne działanie spodziewane w dobie szóstej, Brak trofi męśniowej. Numer 3, doba dziewiąta. Nadal w stanie katatonicznego stuporu. Brak reakcji na bodźce dźwiękowe, świetlne i dotykowe. Pełna ketoza. Tkanka wiseralna i podskórna tkanka tłuszczowa nadal na poziomie ponadprzeciętnym. Wymaga pojenia. W dobie wyczerpania tłuszczu wisceralnego zaplanowana aplikacja 23G. Numer 4. Doba pierwsza. Stan gniewu indukowanego zmianą silnika metabolicznego. Zdecydowano się na brak podejmowanych zmian do ustabilizowania poziomu ketonu w dobie trzeciej. Po ustabilizowaniu ketozy aplikacja C8. Numer 5, doba dwunasta. Stężenie katonów we krwi utrzymuje się na niezmienionym poziomie od dnia piętnastego. Tkanka tłuszczowa, wisteralna wyczerpana niemal całkowicie. Podskórne zapasy szacowane na poziomie trzech procent masy ciała. Zaawansowana atrofia mięśniowa. W ciągu ostatniej doby podniósł się z łóżka tylko raz, by oddać mocz i uzupełnić płyny. Osłabienie koordynacji równowagi. Numer 6 doba 19. Wykazuje wyraźny zanik halucynacji od dnia ósmego. Ani jednego epizodu i stanów lękowych. Poziom energii stabilny. Osobowość czwarta obecna od trzeciej doby bez zmian na pozostałe trzy. Gotowy na czynnik 13C w dwudziestej dobie. 3 Rafał Olęcki poderwał się gwałtownie z materaca. Z lampy na suficie światło ledwo się sączyło. Co oznaczało, że trwała noc. Nagła zmiana pozycji ciała spowodowała zawrót głowy, ale podniósł się na nogi i podszedł do drzwi. Usłyszał, że ktoś jest na korytarzu. Przyłożył ucho do zimnej blachy i odskoczył, bo ktoś krzyknął z takim przerażeniem, jakby zobaczył śmierć. Zaraz potem rozległ się ohydny, nieludzki, drapieżny ryk. Ale to nie była śmierć, ale człowiek. Olecki poczuł, że po plecach przebiegają mu nieprzyjemne zimne ciarki, a mięsień łydki skurczył się gwałtownie, powodując ból. Co tam do? Szepnął, ale przerwał, bo doszedł go stłumiony charkot. O wiele cichszy i w ostatniej fazie wilgotny, jakby ten, który widział śmierć, zakrztusił się i zaczął dusić. Zgardzieli oprawcy wydobył się pomruk zadowolenia. A zaraz potem rozległ się głuchy odgłos. O podłogę uderzyło coś ciężkiego. Olęcki nie miał wątpliwości, że było to ciało. Martwe, zwiotczałe ciało upadło w kałużę krwi. Morderca ruszył korytarzem. Miał ciężkie, wilgotne kroki i mruczał z zadowoleniem, ale oddalał się. Olęcki odetchnął. Ale po chwili zadrżał i podskoczył, a mięśniami w różnych częściach ciała zaczęły szarpać skurcze. Kilka metrów od niego rozległ się huk, gdy coś ciężkiego i twardego uderzyło o blachę. — Wstawaj, jak możesz, ze chlaku! Morderca okazał się mieć męski, ochrypły głos. Przed oczami stanął Olęckiemu potężny mężczyzna, niedbale sypleniący, jak jakiś rosyjski, tłusty gangster. Podejdź no, to zrobimy im tu piekło. Głodnyś? Mam jedzenie, no. Nie będę czekał, ile tam chcesz. Olęcki oblizał usta i przylgnął do drzwi. Olbrzym na korytarzu mówił coś jeszcze, ale ściszył głos. Coś szeptał krótką chwilę, ale po chwili musiał się zniecierpliwić, bo znowu ryknął jak rozjuszony niedźwiedź. Rozległo się głośne uderzenie w blachę, a potem kroki tym razem się zbliżały. Olęcki liczył je, by zorientować się, jak długi był korytarz. Przy ósmym kroku morderca zatrzymał się i znowu rozległ się huk. A ty z zdechlaku jesteś tam? Wstawaj! No chodź! Nie będę wrzeszczeł, bo oni usłyszą. Oni nasłuchują. Widzą wszystko przez te pieprzone czarne okienka w suficie. Widzisz je? Tam sobie patrzą albo za tym jest kamera. Myślisz, że po co nas głodzą? Żeby widzieć, jak umieramy. Te chore, syny chcą widzieć to i zapewne się przy tym ślinią, jak zboczeńce. Zasłoń to czymś, jak możesz. Wetknij tam materac, a jak nie masz na to siły, to nawet własnym gównem albo krwią. Nie dosięgniesz stropu, ale dorzucisz. Niech nie widzą, po co im to? Słyszycie? Zobaczycie, co zrobię! Odezwij się z dechlaku, to uciekniemy. Razem coś wykombinujemy. Otwórz to! Ja tu jestem! krzyknął Rafał, przysuwając usta do szpary w podłodze. Ja jestem! Co? Kto to? Idź dalej, ja jestem tu, chcę uciec, jestem tu! Rozległy się jedynie cztery kroki i walnięcie w drzwi. Olęcki spodziewał się kolejnego ryku, ale zamiast tego rozległ się ochrypły szept. Połóż się przy progu, ja też to zrobię. Trzeba coś ustalić, trzeba działać razem. Rafał uczynił co mu kazano. Głos mężczyzny był rozedrgany, jakby należał do szaleńca, który z trudem dusi w sobie wściekłość. Mam coś, co ci pomoże mruknął obcy mężczyzna. To kawałek blachy z klosza. Położę ją pod progiem, byś mógł se wziąć, ale nie wiesz teraz, ale jak zasłonisz kamerę. Te twoje drzwi są mocne, tylko moje i zdech laka z podjedynki dały się wyrwać, ale wasze mocne. Sam musisz coś wymyślić ściana między celami ma tylko jedną cegłę wydrapse przejście do trójki ja też będę do niego drapał bo trzymali mnie w dwójce masz siłę ile nie jesz nie wiem ale mam szepnął Olęcki dam radę mogę ci dać jedzenia jak trzeba tu są szczury i myszy co w pułapki wpadły to mięso śmierdzi trochę ale można jeść jak nie będziesz mógł wytrzymać, to mów. — Kto to jest? — zapytał Łęcki. Ci, co nas zamknęli, to ci z fabryki, co zanieczyszczali rzekę? — Jakiej kurwa fabryki? Za ty pierdolisz? Jaka rzeka? Rafał zdał sobie sprawę, że nie pamięta nazwy fabryki, która wyrzucała ścieki do rzeki, a nawet jaka to była rzeka. Jak mógł tego nie pamiętać? Musiał jeszcze działać środek, jakim go udużyli. No, ścieki nielegalne. Oni to próbują zatuszować. Kurwa, czubku, to są łapiduchy pieprzone. Normalne mengele, skurwiele. Jeden mi się wygadał, bo mu kiedyś przypierdoliłem w gębę. On mi mówił, że do końca życia nie będę żył na jego oddziale, bo on mi przygotuje dietę. Nie wiedziałem, o co chodziło temu gusolowi, ale teraz już wiem. Oni to zrobili, rozumiesz? To oni. I jeszcze mamy to pod skórą. Mierzą nas i robią świnki doświadczalne, jak naziści, mają nas w dupie, głęboko w dupie, tak jak wszyscy. Wszyscy mają nas w dupie i chcą, żebyśmy zdachli. Kto będzie nas szukał? Rafał nie odpowiedział, nie miał zamiaru rozmawiać z tym szaleńcem za drzwiami. Ale dobra, mam dla ciebie coś. Wkładam pod próg i zacznij z tym dopiero, jak zasłonisz szybkę, kurwa, rozumiesz? I nie gadaj, co się dzieje. Masz zasłonić to królestwo ale jak? najlepiej wciśnij ma teraz na górę. Debile zrobili takie wąskie klitki, że można go zaklinować między ścianami i ich zasłonić. Nic nie będą widzieć, a ty skrop i coś tak śpiewaj, żeby się nie domyślili. No i zara kładaj ci pod prógiem blachę. Ale wyciągaj dopiero, jak zasłonisz kamerę. Nie będą wiedzieć, co się dzieje i tak powinno być. Mało się nie posrają, jak zobaczą cię u trójce. A ja pilnuję korytarza. Jak wejdą, to będzie krwawo. Mam dla nich niespodziankę. Nie spodziewają się, co stary Witold potrafi. A potrafi dużo. Cztery. Po co ty tego pedofila sprowadzałeś tu Zański? Deruk złapał się za resztki włosów, które mu pozostały po bokach głowy i wskazał na czarny ekran jednego z sześciu monitorów. Potem odwrócił się do dwóch mężczyzn obecnych w pokoju. Wysoki, siwy i krótko obcięty Krzysztof Kowalski o wyglądzie emerytowanego generała zachowywał kamienną twarz. Nie poruszał się, jakby zamienił się w rzeźbę ze spiżu. O wiele niższy i nieco tyły zeński, kręcił się i gryzł nerwowo dolną wargę. W niewielkim pokoju, który służył im za centrum obserwacyjne, znajdował się stół, fotele, regały z komputerami oraz monitory połączone bezprzewodowo z kamerami w celach. Na trzech obraz był zasłonięty materatem, wciśniętym między ściany. On jest za wielki i ma za dużo siły, kontynuował Derek, stukając w monitor z numerem dwa. To nie było wszystko nad takiego przystosowane. Sto trzydzieści kilo chłop, dwa metry. Z takim to nigdy nic nie wiadomo. I kurwa wydostał się na korytarz. Mówiłem to, można to było przewidzieć. Jeszcze wszystkie inne numery rozpieprzy. Tyle przygotowań, trudnych wyborów, podań, całego tego wianka i czekania. I co? Jakim podam leki? Nie czepiaj się, Zyńskiego, bo sprowadziliśmy takich pacjentów, jakich mieliśmy. Odparł Kowalski. I nie wydostanie się na górę. Tamte drugie drzwi są z czystej stali, jak w bunkrze. Granatnikiem ich nie zadraśniesz. Tylko te od pokoju drugiego okazały się felerne. Nie doceniliśmy siły numeru dwa. No i kurwa, od jedynki były felerne. Deruk kopnął w krzesło. Mabel przewrócił się i uderzył w ścianę. Jakby tam wlazł inaczej. Pewnie zabił mi jedynkę, a już miałem mu podawać C trzynaście. A to na myszach działało dobrze. Ale kurwa, myszy to nie ludzie. Słyszałeś te wrzaski jedynki i te uderzenia? On go zawił. Uspokój się, wycedził Kowalski i skierował na zdenerwowanego rozmówcę zimne oczy. Deruk poczuł od tego spojrzenia dreszcz. Przecież wiedziałeś, że to, co robimy, to ryzykowna gra. Mamy dużo do stracenia, jako ludzie, ale i dużo do zyskania. I ludzkość też ma dużo do zyskania. Po to to robimy, głównie dla ludzkości. Chińczycy robią, co my, Ruscy też i Amerykanie. I my też musimy. Chociaż nasz rząd nie ma jaj, by to zorganizować, ale my, Polacy, nie zostaniemy w tyle. Robimy to oddolnie. dolnie, pomyślał Deruk i zapytał. Skąd wiesz, że Amerykanie to robią? O ty masz huczy, jak się dobrze przysłuchać. Mam swoje źródła. Przecież byłem tam ponad trzydzieści lat. Chodzą różne plotki, ciągle. Bo odkrycia wymagają poświęceń i eksperymentów. Uspokój się. Teraz potrzebny jest nam przede wszystkim spokój i dobry plan. Deruk pokiwał głową, a potem spojrzał na uspokajającego go mężczyznę. Kowalski miał co najmniej 70 lat, ale mięśnie przed ramion twarde jak stoloweliny. To on zaproponował całe przedsięwzięcie, zaplanował eksperymenty. To on znalazł odpowiednie miejsce i on zapewniał, że wszystko się uda. Nazywał się Krzysztof Kowalski, ale Deruk nie wierzył, że to prawdziwe nazwisko. Nikt z ich środowiska go nie znał aż do momentu, kiedy objął stery jednego z psychiatrycznych oddziałów zamkniętych. Legendę miał spójną. I w uniwersyteckich archiwach można było znaleźć dowody, że wyjechał na stypendium do Stanów Zjednoczonych i tam kontynuował karierę naukową na jednym z mniej znanych stanowych uniwersytetów, a potem wrócił, dostał dyrektorski stołek i już po dwóch latach złożył im propozycję współpracy. Dlaczego właśnie im? Na początku nie mogli ustalić, ale w końcu do tego doszli, nie bez pewnego wstydu. Deruk przypomniał sobie pewien wieczór u kolegi z liceum, którego nie widział wiele lat. Kolega okazał się zwolennikiem radykalnych rozwiązań rasowych. Mieli długą, podsysaną whisky dyskusję o porządkach świata i na zadane przez owego kolegę pytanie, czy warto by zrobić z pacjentów trzymanych w psychiatrykach obiekty doświadczalne dla sprawdzenia leków i teorii, jak to robili nazistowscy lekarze, stwierdził, że tak. Argumentował, że schizofrenicy... Cierpiący na rozszczep osobowości popaprańcy, agresywni i zamienieni w warzywa katatonicy oraz niebezpieczni pedofile i psychopaci z maniami, nie mieli żadnych szans na poprawę. Nikt z ich rodzin się do nich nie przyznawał ani nie odwiedzał, a mogliby się przysłużyć ludzkości. To by było humanitarne, jak dobicie umierającego psa. O tamtej rozmowie przypomniał sobie dopiero, gdy Zeński wspomniał że kiedyś wylał swoje żale przed żoną i z poważną miną wyznał jej, że najchętniej wpuściłby do szpitala gaz, jak naziści w obozach koncentracyjnych. Zeński i Deruk zdali sobie sprawę, że byli podsłuchiwani przez służby i propozycja profesora Kowalskiego nie padła przypadkiem. — Chciałem zbadać na nim syntetyczny 17b i nie wiedziałem, że tak na niego zadziała — mruknął Zeński — nie zachowywał się do tej pory tak agresywnie i nie wydawał się tak silny. — Nie wiedziałeś, że dostanie psychozę od tych twoich syntetycznych hatynonów czy amfetamin? — Od takiej dawki to było niemożliwe. Musiało nastąpić jakieś połączenie. — Ale dałeś mu coś zupełnie innego, prawda? — Spokojnie, panowie — odezwał się Kowalski. — Takie rzeczy się zdarzają. Substancje i reakcje organizmów, które działają przecież w innym trybie, mogą zaskakiwać — po to przecież prowadzimy te eksperymenty i prowadzimy w takim miejscu, by nie było zagrożenia dla ich powodzenia. Nic się nie stanie, nawet jak któryś z nich umrze. Nie chcieliśmy tego, ale trudno. W papierach będzie wyglądało to tak, jakby był wiecznie przewożony między zakładami. Wiecie panowie, że to da się zrobić. Jak mogą zniknąć na kilka tygodni, to mogą też zniknąć na zawsze. Nikt nie będzie ich szukał. O tym już wiemy. — To co zrobimy? — Siedemnaście B jest rozpuszczone w baniaku dwójki, tak? — Tak. Zeński pokiwał głową i odruchowo spojrzał na czarny, zasłonięty materacem ekran. — A ile wypił tego? — Połowę gdzieś. Gdy zaczął walić w drzwi, to gdzieś połowę. Musiał sobie uszkodzić bark, może nogę, ale udało mu się rozbić drzwi. Potem jeszcze się napił i zasłonił materacem kamery w obu celach. A skąd niby wiedział, że tam jest kamera? Zerwał budowę. A poza tym, on jest inteligentny. To pedofil skierowany na terapię. Cztery lata u mnie siedział, też porywał swoje ofiary i trzymał w piwnicy, nagrywał, co z nimi robił. Ale stwierdzono jednocześnie brak poczytalności. Dobra. Kowalski ściągnął ramiona, kości chrupnęło mu przy tym. Nie będziemy tam wchodzić. Poczekamy, aż wypije wodę, a to najwyżej dwie doby. Podgrzejemy im cele, by więcej pili, a jak ustąpi działanie stymulantów, wrócimy do dawnego planu, jeśli chodzi o obserwację skutków leków. Zawsze pozostają nam czujniki, które mają pod skórą. Możemy badać ich reakcję na głód. Czy dwa dni nas zbawi? Deruki Zański pokręcili głowami. Oczywiście, że dwa dni nie miały większego znaczenia. Plan podawania eksperymentalnych leków w połączeniu ze stanem głębokiej i długotrwałej ketozy nie był wyryty w kamieniu. Robili to pierwszy raz. No to mamy rozwiązanie mruknął Kowalski. Będziemy czekać i monitorować dane z czujników. Mężczyzna odwrócił się od ekranów i wyszedł z pomieszczenia. 5 Olęcki nie pamiętał, jak długo chodził wzdłuż ścian celi. Przesunął teraz na środek i wpatrywał się w niego intensywnie, jakby mógł dać mu odpowiedź, co się działo w tym cholernym miejscu? Gdzie on się znajdował? W więzieniu? Miał ochotę kopać w drzwi i ledwo się opanował, żeby tego nie robić. I tak miał dłonie i stopy w siniakach. I ten dziwny głos za drzwi. Czy mu się wydawało, czy naprawdę istniał? Ale gdyby nie istniał, to nie włożyłby kawałka blachy pod próg. Co z nim zrobić? Olencki dziwnie się czuł. Co jakiś czas całe ciało przechodziły dreszcze i miał ochotę położyć się na materac. I zrobiłby to na pewno, gdyby nie głód, który nie pozwalał choć na chwilę skupić myśli. Poważnie rozważał propozycję głosu za drzwi i coraz bardziej skłaniał się, by poprosić go o mięso. Bo czy mięso szczura mogło mu bardziej zaszkodzić od surowego mięsa innych zwierząt? Surowe mięso to surowe mięso, Zawsze jest niebezpieczne. I teraz już wiedział skąd dochodziły go te wszystkie piski i skrzeki z każdej strony. To piszczały i skrzeczały myszy i szczury, które sobie musiały zrobić gniazda w tym budynku, w ścianach, pod podłogą i na skrychu. Znajdowały się ich tu dziesiątki, a może i setki. Ale nie mógł zapomnieć o najważniejszym o ucieczce. Musiał wydostać się z celi i miał ku temu sposobność. To, co proponował mężczyzna z korytarza, nie mogło przecież zaszkodzić. Oleński zdecydował się w końcu. Dźwignął materac i obrócił go tak, by zaklinował się pomiędzy ścianami. Potem wypchnął go jak najwyżej, by zasłonił obiektyw kamery umieszczony za czarnym szkłem obok lampy. Odczekał chwilę, upewniając się, że materac nie upadnie i że dokładnie zasłania podłogę celi. Następnie podszedł do drzwi i wyciągnął spod progu kawałek blachy. Zdał sobie sprawę, że jest to część obudowy lampy, która wisiała i w jego celi. Mężczyzna z korytarza musiał jakimś sposobem do niej doskoczyć i ją wyrwać. Potem zginał tak długo w jedną i drugą stronę, aż pękła na dwie części. Ostry kawałek metalu miał długość około dwudziestu centymetrów i szerokość dziesięciu. Rafał zdecydował się zagiąć i go koniec. Podszedł do ściany, bo zdecydował się iść za radą mężczyzny i wyskrobać zaprawę z pomiędzy cegieł, by dostać się do celi obok. Usiadł i zaczął monotonną pracę. Zaprawa odpadała na początku zaskakująco łatwo w bryłkach wielkości ziaren grochu. Trudniej zrobiło się, gdy musiał skrobać na głębokości kilku centymetrów. Wtedy dochodziła konieczność usuwania kawałków zaprawy, co zajmowało mu czas i wyczerpywało. Musiał coraz częściej odpoczywać i zmieniać dłonie, bo prawa zaczęła piec, a mięśnie kurczyć się boleśnie. Mimo, że zagiął blachę, nie udało mu się też uchronić przed dwoma głębokimi skaleczeniami. Nie miał jak tamować krwawienia, i na podłodze pojawiły się krople krwi. Aby zranienia nie powtórzyły się, zdjął bluzę i owinął nią blachę do połowy. Spowolniło to pracę, ale nie chciał tracić krwi. Kiedy przebił się do drugiej celi, pisnął z radości, jak dziecko. Natychmiast przyłożył w tamto miejsce oko, by zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Dostrzegł jedynie ceglaną ścianę. Widział jej tak mały schrawek, że nie był w stanie ocenić, jakiej wielkości jest pokój i czy ktokolwiek jest w środku. Przyłożył usta do dziury w murze. Jest tam kto? zapytał. Nasłuchiwał długą chwilę, przykładając ucho do ściany, ale nic nie usłyszał. Halo, jesteś tam? Żyjesz? I znowu cisza. W pewnym momencie miał wrażenie, że słyszy jęknięcie i głośny oddech, jakby ktoś westchnął. Odezwij się, bo idę do ciebie. Żadnej odpowiedzi. Olęcki napił się wody i na nowo podjął pracę przy wydłubywaniu zaprawy z pomiędzy cegieł. Teraz już wiedział, że usunięcie jednej zajmie mu jeszcze co najmniej dwie godziny i wyczerpie go do tego stopnia, że będzie musiał odpoczywać. Poczuł gorąco. Wydawało mu się, że przez otwór wentylacyjny w suficie zaczęło napływać coraz cieplejsze powietrze. Znowu sięgnął do butli z wodą i zaspokoił pragnienie. Na dnie zostało już niewiele ponad litr. — Cholera, to do usranej śmierci mi zajmie — mruknął. Czuł jednak, że nie ma wyboru. Nie mógł sobie wyobrazić innego sposobu, by się wydostać. Ściana, w której tkwiła framuga drzwi, została wykonana z betonu i by wyskrobać w niej mikroskopijną dziurkę, potrzebowałby dni, jeśli nie tygodni. I nie miał pewności, że do tego czasu jego blacha się nie zetrze. Nie była hartowana i czuł, że ledwo daje radę zwykłej zaprawie murarskiej. Zacisnął zęby i wrócił do pracy. Często musiał zmieniać pozycję, nogi drętwiały mu, a na czole skropił się pot. Każdy ruch stawał się udręką i coraz częściej robił sobie przerwy. Po kilku godzinach przerwy były dłuższe niż praca. Nagle usłyszał drapanie od strony drzwi. Na początku pomyślał, że to szczur, ale pochylił głowę do wysokości podłogi i zobaczył podeszwy butów mężczyzny z korytarza. Tym razem Zbliżył się do celi cicho, jak duch. Chodź, usłyszał niewyraźny szept. Rafał odłożył kawałek blachy i podszedł do drzwi. Nachylił się nad progiem, bo mężczyzna zaczął mówić ledwo słyszalnym szeptem. Chcesz to mięso? Zapytał. Bo ile nie jesz? Pewnie parę dni. To pomaga, ale nie wiem, czy się nowe szczury złapią. Ja nie jem kilka dni i mam ochotę sobie wyrywać włosy z głowy. Taka złość, taki wkurw, że jak tylko bym mógł, to bym wszystko. Ech. I czuć to nie? Też to czujesz? Co? Zapytał Rafał. Zachodził w głowę, kto był po drugiej stronie. No żarcie, czuć wszystko, ale najbardziej żarcie. Może ty jeszcze nie czujesz, ale ja jestem jak pies. Wszystko do kurwy nędzy pachnie mi żarciem. Ślinka mi ścieka po brodzie jak jakiemuś zwierzęciu, jak psu. To od nich tych z góry dolatuje, od duchów. Oni sobie żurą do woli, a nas głodzą. Ja wiem, że to ten mój, bo obiecał mi niedawno, że zrobi mi niespodziankę. Spodziewałem się, że jakiś elektrowstrząsy albo po prostu zwykłe bicie pałką po piętach, ale nie. On wymyślił właśnie to. Ten głód i to piekiełko, ale sam tego nie wymyślił. Dlatego mówię, że to łapi duchy, a nie łapi duch. Co masz na myśli? zapytał Rafał, bo już zapomniał o jedzeniu. Bardziej interesowało go, co ma do powiedzenia olbrzym przed nim. No sprzedali nas na organy, od co? Prychnął głos z korytarza. Idealnie pomyślane. Trzymają tu nas na głodówce, pewnie po to, by doprowadzić organy do dobrego stanu. Niektórzy pewnie są zatruci lekami i wątróbka musi wszystko przemielić. Dlatego dają nam wodę i pewnie w niej jakieś elektrolity. A potem jak wypijemy, to pod nóż. Organy będą liczne do wycięcia, bez żadnego tłuszczu trzewnego, oczyszczone, zdetoksykowane. I to na bieżąco sprawdzają, bo nas zaczipowali. Co zrobili? Zaczipowali, panie kochany. Jeden czip jest pod łopatką, tam gdzie większość ludzi nie może sięgnąć, a drugi na karku. No, pomacaj sobie, sam wyczujesz. Potem nas nasmarowali jakimś kwasem, by cała skóra swędziała i piekła, i przez to nie zwróciliśmy uwagi na te małe nacięcia. Oni to szyli taką cienką nicią, że ona w dwa dni się rozpuszcza i tylko takim żelem pokryli, żeby się samogoiło. To jest takie miejsce, że tam skóra za bardzo się nie rusza. To są łebskie skór, wysyny, co ty myślałeś, że to jakie pierwsze lepsze chłoptasie? Co ty? Olencki przerwał i ściągnął z siebie pod koszulek, gdzie to na karku. Ano, zaraz, pod linią włosów. Pomazaj sobie. Wyczujesz taki kawałek gładkiej skóry. To jest właśnie ten ich żelik. Mi już wiele rzeczy wcześniej zaszywano, to wiem o co chodzi. No czuję, ale ja tam taką skórę miałem, wystękał Rafał. Serce przyspieszyło mu tak gwałtownie, że zakręciło mu się w głowie. No masz to pod skórą, masz, nie pierdol. Masz dokładnie tak jak to. Spod drzwi wysunęła się mała szklana ampułka o wielkości połowy jednogroszówki i cienka jak kilka kartek papieru. Co to jest? Rafał złapał ampułkę pomiędzy paznokcie i zbliżył do twarzy. W środku dostrzegł krzemową płytkę i kilka nitów. Sensor, coś tam mierzy. Pewnie nasze jakieś parametry tętno i takie tam. Nie wiem dokładnie, a do czego myślisz, to służy? Drugi, nieco większy, jest pod łopatką. Też go wydłubałem, bo nie chcę, by skór wysyny coś o mnie wiedziały. Ten drugi wrzuciłem do rury kiblowej i ci nie pokażę. Rafał przez chwilę próbował odnaleźć podobnie gładkie miejsce pod łopatką i wydawało mu się, że rzeczywiście je zlokalizował. Wyczuł nawet zgrubienie. Masz to coś? Znalazłeś? Mężczyzna za drzwiami domyślił się, dlaczego Lęcki nagle umilkł. — Ale dobra, to tylko pierdoła. Musisz jeść, żeby ten ich plan rozwalić. Czujesz to mięso? Mam pokrojone kawałki, bez skóry. Taka mysz czy szczur są obrzydliwe, jak się to widzi, ale mięso to mięso. Podaj mi swój kawałek blachy, to ci na niej położę parę kawałków. Nie jest tego dużo, może sto gram, ale smakuje normalnie, jak surowe mięso. Jadłeś kiedyś tatara? Mięso nie ma jakiegoś ohydnego smaku. Nie gryź tylko połknij i po sprawie, a i moko zbieleje, że coś zjadłeś. Musisz mieć siłę, żeby się przeskrobać do pokoju trzeciego. Może uratujemy tego nieszczęśnika, co tam siedzi. Nie odzywa się co? Leży tam pewnie długo, bez jedzenia. Widziałem przez dziurkę od klucza. Leży nieruchomo, a taki na gębie. Nie wiem, kurwa, na co czekają z jego organami. Może kupiec się rozmyślił? Dobra, daj to mięso. Zdecydował się Rafał. Poczuł słodkawy zapach krwi. Pamiętał, że kiedyś zapach krwi go odrzucał, a nawet wywoływał mdłości, ale teraz nic takiego nie poczuł. Wręcz przeciwnie, bo w ustach pojawiła się ślina. Przyłykał ją z trudem, żołądek zaczął się kurczyć, a ciało zalała kolejna fala głodu. Wsuń blachę. Na co czekasz? Rafał cofnął się pod ścianę. Oczyścił metalobluzę z kurzu i resztek zaprawy i wsunął pod drzwi. Dobrze. I proszę. Porcja dla ciebie. Tylko jedz szybko i od razu. To surowe mięso i nie może leżeć. Rafał usłyszał pacnięcie i zadrżał. Poczuł na plecach dreszcz. Już niemal czuł lekko słone mięso w ustach. Nie miał zamiaru go połykać, jak radził mężczyzna z korytarza, ale rzuć długo, by nacieszyć się smakiem, jakikolwiek by był. W tamtej chwili każdy smak czegoś jadalnego wydawał się przyjemny. Spojrzał na czerwone kawałki mięsa. Były pokrojone w niewielkie paski wzdłuż włókien. Domyślił się, że pochodziły od szczura, bo były zbyt długie na mysz. Włożył pierwszy w usta. I przymknął oczy. 6. Ale jak to nie ma odczytu? Zdziwił się Zeński i podbiegł do monitora. Popatrzył w zdumieniu na siedem zer oraz płaską linię pulsu. Umarł ten skurwiel? To chyba nawet lepiej. Nie umarł. Odparł deruk. Musiał odnaleźć czujniki i sobie wyrwać. Mówiłeś, że jest inteligentny, i teraz jak wywołałeś u niego XDS na spidzie, to sobie gołymi łapami wyrwał. To niemożliwe, zaprzeczył Kowalski, który wyszedł z sąsiedniego pomieszczenia z kubkiem kawy. Zawsze badam ich paznokcie i każdy z nich miał spiłowane i obcięte tak krótko, że nie można nimi było niczego chwycić. To znalazł pewnie jakieś narzędzie, nie wiem co. Deruk krzyknął i zamachał rękami. Nie wierzę, by ten skurwiel, który rozwalił drzwi, tak sobie teraz po prostu zdechł. No chyba że któryś z was jest taki pewien tego, że chce opuścić drabinę i tam do niego zejść. Spojrzał na nieruchomą, powróżżoną twarz Kowalskiego i rozedrganą pulchnął Zeńskiego. No, tak myślałem. A więc zgadzamy się, że żyje. Zgadzamy się, że czujniki nie mogły popsuć się naraz, a więc jakoś się ich pozbył. Kowalski upił łyk skupka. Mógł sobie jakoś poradzić. Zrobić to nawet za pomocą kawałka ostrego drewna od drzwi, które wyważył. Słyszeliśmy przecież trzask. Mógł pojawić się jakiś odprysk drzazga. Pewnie wydłubał sobie nią czujniki. — Skurwiel nam bruździ! Deruk stuknął palcem w czarny ekran z numerem dwa. — Ciągle bruździ! Coraz bardziej się skłaniam, by tam zejść do niego i go po prostu odstrzelić. Nie wierzę, że jak przestanie brać te prochy, to będzie mniej niebezpieczny. Popatrzcie na monitor od czwórki. Myślicie, że sam by na to wpadł, żeby zasłonić materacem kamerę? To tamten mu powiedział. Widzieliśmy przecież, jak szeptali coś pod drzwiami. Doradził mu to. On coś kombinuje i trzeba to jak najszybciej przerwać. Mamy przecież kuszę. Wszyscy trzej, jak wejdziemy, to nam nie da rady. Co nam zrobi? Pokoje są ciasne, i korytarz też mruknął Kowalski. Można by to zrobić, ale są ryzyka. Już raz go nie doceniliśmy i się uwolnił. Może rzucić jakimś przedmiotem, albo osłonić się drzwiami. Słyszeliśmy walenie, chrobot i brzęki. Mógł je wyrwać z zawiasów i przygotować barykadę. Pewnie byśmy sobie z nim poradzili, ale to desperat i ktoś z nas mógłby ucierpieć. Bezpieczniej poczekać, aż osłabnie. Niedługo skończy mu się stymulant i woda. Podgrzejemy ich jeszcze trochę. Bez wody szybko straci siły. Mówiłem, żeby kamery były też w korytarzu! — warknął Zeński. Ale pierdoliliście, że niepotrzebne. Hi, jak teraz niepotrzebne? Jakby były, to by do tej pory je zlokalizował i zniszczył, mruknął Kowalski. Ja bym nie liczył, żeby przetrwały. E tam! Zeński machnął ręką, ale w duchu przyznał rację rozmówcy. Westchnął głośno. — To co teraz? — Czekamy. Odparł Kowalski i upił duży łyk kawy. — Siedem. — Halo, człowieku! — krzyknął Olęcki, próbując wcisnąć głowę pomiędzy cegły. Brakowało mu jeszcze kilku centymetrów. Widział jednak wyraźnie mężczyznę na materacu. Leżał na wznak z otwartymi oczami, którymi co jakiś czas mrugał. Nie poruszał się jednak, tylko tkwił w tej samej pozycji. Alo tam, słyszysz mnie? Udajesz, czy co? Lokator celi numer 3 nie odezwał się. Olęcki westchnął i pewnie by zrezygnował, gdyby nie dostrzegł, że pod ścianą stoi aż dziesięć pięciolitrowych baniaków z wodą. Tylko dlatego znalazł siłę do dalszej pracy. Szło mu o wiele szybciej, gdyż nauczył się wstępnie osłabiać zaprawę, a potem uderzać precyzyjnie wyjętymi uprzednio cegłami. Takie uderzenia powodowały pęknięcia zaprawy lub całych cegieł. Po pół godzinie mógł już wcisnąć w otwór głowę i ramię. Dotknął materaca i szarpnął nim, ale mężczyzna nadal nie reagował. W ścianie naprzeciwko nie pojawił się żaden otwór. Mężczyzna z korytarza nie drapał od drugiej strony, tak jak obiecał. Tłumaczył, że miał ważniejsze rzeczy do zrobienia i musiał przerwać. Olęcki mu nie wierzył i uważał, że nie chciał tracić sił. To była ciężka praca. Pomyślał jednak, że jego strata. Nie wiedział na pewno, że w tej celi jest taki duży zapas wody i dlatego odpuścił. Może sądził, że jest pusta. — Co ci jest, chłopie? — krzyknął Olęcki do lokatora w trójce. — Słyszysz mnie, czy udajesz? — Nic ci nie zrobię! Mężczyzna nie wydawał się wychudzony ani wycieńczony. Nie miał też żadnych widocznych ran. Olęcki wycofał się do swojego pokoju. Bolały go ramiona i woda niemal mu się skończyła. Z góry płynęło ciepłe powietrze i pocił się przez to obficie. Nie był w stanie się powstrzymać i wypił całą wodę z pierwszej butli i ponad połowę z drugiej. Wiedział, że szybko ją w takim tempie opróżni. Pod drzwiami pojawiał się co jakiś czas mężczyzna z celi numer dwa i podsuwał mu kolejne kawałki mięsa. Przekonywał, że trzeba jeść, bo w takim gorącu szybko się popsuje i zacznie śmierdzieć i zbyt ryzykownie będzie je jeść. Rafał wmuszał więc w siebie kolejne paski i przekonał się, że nie warto smakować mięsa, bo w miarę zaspokajania głodu stawało się mdłe i cuchnące. Ostatnie kilka kawałków wrzucił do rury w podłodze. Kiedy usunął kolejne trzy cegły, stwierdził, że jest w stanie przedostać się do pokoju obok. Schował zagiętą blachę do tylnej kieszeni spodni, założył z powrotem bluzę, by nie podrapać brzucha o resztki zaprawy i ostre kawałki cegieł, a potem przecisnął się ostrożnie na drugą stronę. Podniósł się na nogi, oparł o ścianę i przez chwilę obserwował mężczyznę ten leżał bez ruchu miał otwarte oczy i musiał wiedzieć że ktoś wszedł do pokoju ale mimo to nie reagował olęcki ukląkł przy nim ostrożnie spodziewając się jakiejś gwałtownej reakcji i położył mu rękę na dłoni nic się nie stało na twarzy leżącego nie poruszył się ani jeden mięsień co do cholery mruknął olęcki a potem uniósł dłoń i klepnął mężczyznę w przedramię Znowu nic. Uderzył go z całej siły w to samo miejsce, aż wnętrze dłonie zapiekło boleśnie. W pokoju rozległo się głośne klaśnięcie. Mężczyzna nie drgnął, chociaż musiał poczuć ból. Olęcki obszedł więźnia celi numer trzy i przyjrzał się każdemu fragmentowi jego ciała. Był ubrany w dresowe niebieskie spodnie i bluzę, ale bez kaptura. Na stopach miał skarpety i kapcie. Cuchnął kwaśno, jakby octem. Dłonie trzymał nieruchomo, mięśnie na całym ciele wisiały bezwładnie, pozbawione wszelkiego turgoru. Olęcki zbliżył twarz do twarzy nieruchomego mężczyzny. Ten miał lekko otwarte usta, ale oczy nadal tkwiły wbite nieruchomo w sufit. Oddech miał intensywny i nieprzyjemny kwaśny zapach. Robiło się od niego niedobrze. A może ty w jakiejś śpiączce jesteś, co? mruknął Olęcki i chwycił jego rękę. Uniósł ją na wysokość kilkudziesięciu centymetrów i puścił, by opadła na materac, ale ta zawisła w powietrzu. Mięśnie mężczyzny napięły się i utrzymywały przed przedramię dokładnie na takiej wysokości, na jaką zostało uniesione. — Co do cholery? Olęcki niemal odskoczył. — Ty sobie jaja robisz? — patrzył ze zdumieniem na zawieszoną w powietrzu rękę. Twarz mężczyzny pozostawała jednak bez ruchu. Patrzył w sufit, im mrugał co kilka sekund. Nie mógł być tak dobrym aktorem. To było nieludzkie. Olencki uniósł mu drugą rękę. Ta też zawisła w powietrzu, a leżący mężczyzna zachowywał się tak, jakby tego nie dostrzegał. No to jeszcze zobaczymy to obradku. Olęcki uniósł nogę mężczyzny, zgiął ją w kolanie, do kąta dziewięćdziesięciu stopni, a golenia ustawił równolegle do podłogi. Powtórzył to z drugą nogą. Więzień numer trzy nie stawiał oporu, a obie nogi zawisły w powietrzu. Twarz nadal nieruchoma, nawet nie napięta, chociaż mięśnie brzucha zaczęły niemal od razu drżeć z wysiłku. Ciekawe ile wytrzymasz, bratku, mruknął Olecki. W jakieś tygierki sobie pogrywasz? No zobaczymy, jak ci to wyjdzie i ile wytrzymasz. Podszedł do drzwi i zaczął je badać. Stuknął dwa razy i odpowiedział mu podobny głęboki metaliczny dźwięk jak w celi, w której sam został zamknięty. Gruba blacha pozbawiła go mrzonek o tym, że uda się je wyważyć za pomocą kopnięć i uderzeń cegłami. — I co teraz? — pomyślał. — Mam siedzieć tutaj zamiast tam? — Co za różnica. Jedyną korzyścią, jaką uzyskał dzięki blisko całodniowej pracy, było pięćdziesiąt litrów wody. Może nawet to się opłacało. W celach zrobiło się o wiele cieplej. Nie wiedział ile przyjdzie mu siedzieć w zamknięciu, a nic nie zapowiadało uwolnienia. Serce drgnęło mu, gdy usłyszał walenie w drzwi. Jesteś tam u niego? ryknął mężczyzna z korytarza. No jestem. No i co tam widzisz? Jest materac i facet. Olęcki nie uznał za stosowne podzielić się informacją o baniakach z wodą. Nie ufał temu na korytarzu. A wody ile? Jeden baniak, niecały. Skłamał. Bo gorąco się tu robi. A ten facet co? Nie my? Koleś, jak na ciebie wołać? Nastała cisza. Olęcki spojrzał na mężczyznę leżącego na plecach ze wszystkimi kończynami w górze. Wyglądał jakby wykonywał jakieś ćwiczenia gimnastyczne i był u progu wytrzymałości. Wszystkie mięśnie mu drżały. Na czole kropił się pot. On się nie odzywa, wytłumaczył Olęcki. A co? Nie mowa? Nie odzywa się i nie rusza, ale daje się ustawić jak lalka i zastyga tak, jak go zostawię. — Bo to czubek jest! Pewnie nawet ode mnie ze szpitala. To katatonik! — Co? — No katatonik! Jak siedziałem z tymi czubkami, to sobie o nich wszystko poczytałem. Jak człowiek pierwszy raz takie widzi, to myśli się, że taki to udaje i ma się ochotę przypierdolić, co? — No tak — odpowiedział Rafał. Podszedł do mężczyzny i położył mu wszystkie kończyny na materacu, żeby się nie męczył. Jest parę rodzajów tej katatonii, wyharczał mężczyzna z korytarza. Albo leżą jak warzywa, albo przedrzeźniają i stroją miny, albo tak jak ten twój są jak plastelina. Olej go, bo do niczego się to nie przyda. Pewnie złazili tu, by go poić, biedaka. No, ale co? To i tak warzywo. Olecki podszedł do drzwi i oparł czoło o chłodną blachę. A ty co robiłeś? Nie chciało ci się kopać z drugiej strony? Przecie ci mówiłem, że muszę nas stąd wydostać. Ty jesteś czubek, ale ja mam normalnie poukładane w głowie. Nie podoba mi się, że nas tu trzymają. Mnie też uwięzili, krzyknął Łański. Ciszej, no dobra, ciebie też, ale za co? Naraziłem się potężnym ludziom, dali mi jakieś narkotyki, psychotropy, nie wiem co, i nie wykluczam, że zamknęli w jakimś szpitalu. I stąd pewnie trafiłem tutaj. To też szpital? Nie, nie szpital, nie. Mój mi obiecał zabawę, bo mu za skórę zaszedłem. Jaki twój? Ten główny łapiduch z oddziału. On tam chyba rządzi całkowicie w tym swoim gównodołku. A tutaj zrobił sobie jakiś folwark z czubków. I tak wszyscy mają w dupie czubków, to mogą z nimi robić co chcą. — I co się z nami stanie? — zapytał Łęcki. Gdy tylko zadał to pytanie, poczuł ukłucie w klatce piersiowej. Ciężko mu się oddychało. — No jak to co? Nie domyśliłeś się. Zrobili z nas szczury doświadczalne, głodzą nas i pewnie podają jakieś chemikalia. Mi na pewno podawali w wodzie i dlatego się wydostałem. Moje drzwi miały ciężką blachę i taki mnie wkurw nagle złapał, że mogłem w nie walić jak jakimś taranem. Nic mnie nie bolało, nic nie czułem i waliłem, kopałem tak, że teraz ledwo chodzę. Ugh, jakbym z ciężarówką się zderzył. Ale jeden zawias puścił trochę, a jak już puścił, to poszło samo. Przypierdoliłem tak, że drzwi wywaliło na korytarz. Ale jak? Olęcki zająknął się. Chcą nas zabić? Nie wiem. Pewnie im obojętne. Jak umrzemy, to trudno, a jak będziemy żyć, to chyba jeszcze lepiej. To są zwierzęta mają swoich czubków w dupie rafał przez chwilę oddychał zachłannie poczuł że zaczyna mu się kręcić w głowie oparł się plecami o ścianę żeby się nie przewrócić co ci tam czubku nie zdzierżyłeś wieści nie jestem żadnym czubkiem zamknęli mnie tu wbrew woli to ci ludzie ci od dobra dobra rozumiem psychuszka to dobry patent Posmarujesz takiemu łapiduchowi, a oni tam wiele nie dostają i ci człowieka przytrzyma w wariatkowie ile tylko chcesz. I jeszcze za darmochę takie prochy poda, że wroczek mu się od tego wełbie naprawdę poprzykręca. To niezły patent jest. Może ty nawet u nich siedziałeś lata. Tylko o tym nie wiesz. Katatonik leżący na materacu cały czas patrzył w sufit i regularnie mrugał. Oleński oblizał suche usta, ale postanowił, że napije się później. Usiadł przy drzwiach i oparł się o nie skronią. To, co teraz robimy. A w ogóle, jak ci mówić, jak się nazywasz? Mów do mnie, Witolc! Odparł tamten po chwili ciszy. Ja jestem Rafał. To, co robimy. Trzeba się wydostać. Tam są jakieś drzwi na tym korytarzu? Olbrzym westchnął. Nie ma kurwa, tylko klapa w suficie, a sufit tu wysoko trzy metry. Nawet ja nie doskoczę. Próbowałem drzwi tak ustawić, ale szeroki korytarz jest i się zsuwają, nie da się ich zaklinować. To nie wydostaniemy się? Wydostaniemy, nie mój dupy! Tyle, że nie będę ci gadał tak głośno tu, bo mają mikrofony i wszystko słyszą. Głupi nie jestem. Pogadamy na korytarzu, wtedy ci opowiem. A jak ja wyjdę na korytarz? Ryj w drugiej ścianie! Za nią jest mój pokój. Cegła nie jest pojedyncza bo jedną wyjąłem, ale jak poschrobisz odpowiednio długo, to się przebijesz. Masz doświadczenie. A ty? A mnie wszystko napierdala. Ledwo nogami ruszam. Odpuściły prochy i boli. Ale myślę. Jak się dokopiesz, to pomyślimy razem. We dwóch sobie z tymi łapuduchami poradzimy. Nie bój dupy. A może dadzą nam jeść. Mogą wrzucić przez wentylację. Nie! Widziałem jednego przez dziurkę od klucza tego, co obok siedział. Zagłodzili biednego skurwiela na śmierć. Wygląda jak trup i się nie rusza. Pewnie już nie żyje. Jak to nie żyje? Tak to! Wołałem go i się nie rusza. Przecież by jakoś zareagował. A może on taki jest jak ten mój? Ma tę, no... To nie katatonik. Ja byłem z nim na tym samym oddziale. Normalny schizol. Z widy miał, lęki i w kącie często siedział. On się ruszał i był normalny. Teraz to kurwa trup! Rafał znowu poczuł, że mu duszno i zaczął wciągać powietrze w płuca. Gardło zacisnęło mu się boleśnie i miał wrażenie, że zaraz się udusi, co spowodowało, że oddychał jeszcze szybciej. Niech ci tam nie odbije. No, Rafał, bierzcie za robotę. Ja będę z drugiej strony napierdalał i się spotkamy. Dziesiąty rząd cegieł od dołu i siódma cegła od drzwi. Tą wyjmuj. Ja z drugiej strony spotkamy się wtedy. Może niedokładnie, ale coś będzie. Do roboty, chłopie, bo jeszcze parę dni i nie będzie już siły. Osiem. Myślicie, że numer jeden po prostu umarł? Zapytał Deruk, wlepiając oczy w monitor. Przecież to był terminalny przypadek nowotworu. Zeński wzruszył ramionami i wziął kawałek pizzy ze stołu. To i tak nie miało sensu, że żył tak długo bez żadnych leków. On już nie miał mięśni na tyle, żeby chodzić. Widziałeś to chyba. Trzeba mu było przylać wodę do mniejszych butelek, bo nie unosił baniaków. No tak, ale od piętnastego dnia wydawało mi się, że nie ma pogorszenia. Obserwacja wskazywała, że nie czuł bólu. Wyglądało to raczej na śpiączkę, ale regularnie się budził, pił i oddawał mocz. Przecież po to go badaliśmy, nie? Głównie, by zbadać wpływ ketozy na zespół kotarda. Ale też czy ketoza będzie miała wpływ na wzrost komórek nowotworowych? Wyniszczenie postępowało, ale nie było śmiertelne. Przyjmował przecież oliwę. Ostatni raz dwa dni temu. No, ale z tej oliwy to miał jakieś 600 kalorii. Ale leżał cały dzień. Nie mógł jeszcze umrzeć z głodu. To było za wcześnie. Trzeba by zrobić mu sekcję jak najszybciej. To znaczy musimy go przetransportować do szpitala i stwierdzić zgon tam. Wtedy będzie możliwa sekcja i dowiemy się o stanie jego guzów, bo na oko widać, że się zmniejszyły. A ty? Co myślisz, Kowalski? Zapytał Deruk, spoglądając na pochylonego nad jednym z monitorów mężczyznę. Przez ostatnie kilkanaście godzin Kowalski niemal nie wychodził z pokoju, w którym monitorowali pacjentów, analizował nagrania. Myślę, że będziemy musieli tam niedługo zejść mruknął profesor. Ale dlaczego? Zeński sięgnął po kolejny kawałek pizzy i wpakował go sobie do ust. Gdy rozmawiali o głodzie i spowodowanym przez niego wyniszczeniu, czuł wzmożony apetyt. Zaraz wam coś puszczę. Mam przygotowany fragment. Chcę, żebyście powiedzieli, co słyszycie. Mężczyzna podszedł do komputera i uruchomił plik dźwiękowy z pokoju numer jeden. Zeński przestał rzucić pizzę, a Deruk obrócił się w fotelu w stronę głośników. Skupili się na dźwiękach. Na początku usłyszeli jedynie coś podobnego do westchnienia i drącego się materiału. Potem szamotaninę i charczący oddech. — To ten pieprzony pedofil tak oddycha! — mruknął Deruk. — Tak robi, jak się podnieca. — Kurwa! Ale bym chciał, żeby zdechł. A on sobie łazi, gdzie chce. Przerwał, bo usłyszał zgrzyt a potem znowu odgłos rozrywanego materiału. Mokrego materiału. I teraz, szepnął Kowalski, powiedzcie co słyszycie. Z czym to wam się kojarzy? Już po kilku minutach nie mieli wątpliwości. Rzucie i przełykanie. Co jakiś czas ktoś popijał wodą. Najpierw jadł zachłannie, potem zwolnił a później słyszeli odgłos rozrywanej tkanki. Każdy z nich wiedział już, co się tam działo. Deruk wypluł nieprzerzutą pizzę na dłoń i wrzucił ją do śmietnika. To są odgłosy z pokoju numer jeden. W godzinę po tym, jak twój pedofil Kowalski wskazał na Zeńskiego, wtargnął tam i zasłonił kamerę materacem. A potem ostrzył kawałek blachy zasłaniający lampę w jego celi, by zrobić z tego ostrze. Chyba domyślacie się, do czego posłużyło. — Zabił tym numer jeden? — mruknął Deruk. — Nie ma co do tego wątpliwości. Ale to nie wszystko. Okłamał numer cztery, że zabił szczura i mu też podał do mięso. — Po co to zrobił? — zapytał Zeński. Zamknął kartonowe pudełko z pizzą pepperoni i westchnął. — Pewnie doszedł do wniosku, że ciało numeru jeden by się popsuło i że sam wszystkiego nie zje. Trudno było mu też je pozyskać, bo tkanki w dużych mięśniach na pewno zostało niewiele. Wyciął pewnie z pośladków mięśni udowych i łydek, bo tam najłatwiej. Guzów nowotworowych też nie chciał jeść. — Dobra, co za różnice skąd? — szepnął Zański. Czuł nieprzyjemne mrowienie na karku, myśląc o tym, że kilka metrów od niego, oddzielony jedynie betonową podłogą, znajduje się ktoś spożywający ludzkie mięso. Trzeba to przerwać, bo tak należy, przyznał rację Kowalski. Po pierwsze, może pozabijać nam resztę pacjentów, można by opanować sytuację i w jeden lub dwa dni naprawić cele i rozpocząć eksperyment od początku. Inaczej stracimy ten rok. Część ketozy odbyłaby się w śpiączce, ale przecież i tak najbardziej wartościowe jest późne stadium, powyżej dwóch tygodni. Tam dzieją się rzeczy najbardziej interesujące. Pacjenci będą też tak osłabieni, że będzie można ich przenosić do sal obserwacyjnych dla robienia prześwietleń i wygodnego pobierania próbek krwi i innych tkanek. Mamy jeszcze pięć numerów i nie możemy ich zmarnować. To co proponujesz? Zapytał Zański. Masz jakiś plan? Mam. I trzeba to zrobić w miarę szybko. Będą trudności, ale na pewno się uda. Trzeba ich jednak trochę zmiękczyć. 9. O w końcu do kurwy nędzy. Krzyknął Witold. Olecki zobaczył przez dziurę w ścianie twarz współwięźnia. Witold miał czerwone policzki obrośnięte kilkudniowym zarostem i głęboko osadzone niewielkie oczy. Teraz to pójdzie szybko, co Rafał? Najgorsza jest ta pierwsza pierdolona cegła. Lęcki pokiwał głową. Otwór, dzięki któremu się widzieli, był mały, o wysokości i szerokości jednej trzeciej cegłówki. Już się bałem, że ta ściana będzie z czterech warstw cegieł. Cholera, rąk nie czuję. Wstał i odgiął grzbiet. Przebicie tego jednego otworu zajęło mu pięć godzin. Światło lampy w suficie zaczynało już ciemnieć. Nie mógł zrozumieć, dlaczego ci doktorzy nie zgasili go całkowicie. Czy tak bardzo chcieli obserwować, co robią? A może po prostu nie przewidzieli zdalnego gaszenia światła? Witold, a światło to oni to gaszą? Nie mogą! Są łączniki przed drzwiami! Nie bój się, inaczej by zrobili nam tu ciemność jak w piekle. Ale przecież prąd mogą odłączyć. Nie wiem, może to trudniejsze, ale trzeba się cieszyć, póki mamy i usunąć jeszcze parę cegieł. Wtedy będziesz wolny, Rafał. Chyba chcesz być wolny? No raczej nie wolny, a jedynie w nieco większym więzieniu, pomyślał Olęcki. Nie był do końca pewien, czy chce być blisko faceta za ścianą. Ten miał dziwne oczy. I instynkt podpowiadał, że nie można mu ufać. No dawaj, dawaj, trzeba je usunąć, zachęcał Witold, zerkając na współwięźnia przekrwionym okiem. Wiem, że nie spaliśmy długo, ale trzeba być razem. Bo jak zejdą do mnie samego, to nie mam szans, ale z tobą możemy ich powstrzymać. Oleckiemu coś nie pasowało w tym rozumowaniu. Jeśli tak było, to dlaczego już nie zaszli? Gdyby mieli jakąś broń, to łatwo mogliby spacyfikować jednego człowieka, co ich powstrzymywało. — A dlaczego do tej pory nie zeszli? — zapytał. — Boją się, o co! W korytarzu nie mają kamer i myślą, że będzie niespodzianka. I będzie! Dobrze myślą, tanio skóry nie sprzedam. Może musieli pojechać po jakiś sprzęt, nie wiem. Ale we dwóch mamy większe szanse. Nawet jak wiedzą, że nas będzie dwóch, Przygotujemy się na obronę. Mam parę forteli i asów w rękawie. Gadka, jaką zaczęli prowadzić, była częścią planu. Prawdziwy plan Witold wyjawił łęckiemu szeptem przy drzwiach. Planował użyć cegieł jako platformy i spróbować otworzyć klapę, działać proaktywnie. Uważał, że nie jest tak ciężka jak drzwi i we dwóch będą w stanie ją otworzyć i uciec. Łęcki też nie miał zamiaru biernie czekać a pozostanie w celi z niereagującym na żadne bodźce katatonikiem również nie wchodziło w grę. Niemal wszystkie baniaki z wodą przeniósł do swojej celi, licząc, że Witold tam nie przejdzie, bo był potężnym, szerokim w barach mężczyzną. Olęcki westchnął i odwrócił się do katatonika. Ten leżał bezgłośnie i gapił się w sufit. Usta miał tak spiesznięte, jakby spędził tydzień na pustyni. Rafał posadził go na materacu, Wygiął do tyłu głowę i rozsunął szczęki. Potem wziął jeden z baniaków, odkręcił go i zaczął powoli nalewać wodę do rozchylonych ust. Początkowo mężczyzna nie reagował na płyn i woda zaczęła mu cieknąć po brodzie, ale w końcu przełknął głośno kilka łyków. Rafał nalewał dalej, ale nagle katatonik wierzgnął gwałtownie nogą, trafił łęckiego w stopę, a ten stracił równowagę. Baniak upadł na podłogę. Pojony wodą mężczyzna zachłysnął się, zaczął kaszleć i harczeć, a potem poderwał się na nogi i skoczył na drzwi. Uderzył w nie głową, zachwiał się i zaczął chodzić po sali jak pijany, obijając się o ściany i poruszając w nieskoordynowany sposób rękami. Niemal natychmiast poobcierał sobie nadgarstki, a ze skroni zaczęła mu cieknąć krew. Co ci kurwa? Stęknął Olęcki i sięgnął po ostrą blachę, którą wydrapywał zaprawę z pomiędzy cegieł. To była jego jedyna broń. — Co ci kurwa, co ci kurwa, co ci kurwa, co ci kurwa! — zaczął powtarzać mężczyzna, nie przestając krążyć po pokoju, jak odbijająca się od ścian rzucona z całych sił kauczukowa piłka. Ruszał rękami, nogami, tułowiem, głową, a nawet językiem, wprawiając całe ciało w nieskoordynowany pląs. Kilka razy upadł, ale podrywał się potem na nogi i zaczynał swój dziwny, gwałtowny taniec. — Co tam się dzieje? krzyknął Witold przez dziurę w ścianie On wstał krzyknął Rafał Najgłośniej jak umiał Ten czubek wstał Czubek stał, czubek stał, czubek stał, czubek stał powtarzał katatonik naśladując zarówno głośność, ton i głos Olenckiego odpiprzyło mu dopytywał się Witold tak, 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 tak mężczyzna obijał się o ściany, poruszał wszystkimi częściami ciała ale widać było po nim znaki zmęczenia twarz zrobiła się czerwona i zaczął dyszeć z wysiłku każ mu się zatrzymać krzyknął Witold tak jak dziecku każ mu myśleć każ mu myśleć każ mu myśleć każ mu myśleć bo inaczej będzie tak łaził aż zemdleje nie mamy czasu na takie pierdoły olęcki popatrzył na dyszącego czerwonego jak burak mężczyznę ten przewracał się coraz częściej a jego twarz puchła od uderzeń w ściany ale również od własnych pięści. Takie pierdały, takie pierdały, takie pierdały, takie pierdały, powtarzał bez przerwy. Olecki powoli podniósł się i stanął na przewróconym baniaku, uprzednio go zakręcając. Chciał popatrzeć na katatonika z góry. Stój! ryknął tak głośno, jak tylko umiał. Mężczyzna zatrzymał się natychmiast w pół kroku i w groteskowej pozie. Mięśnie nie wytrzymały, stracił równowagę i runął na ziemię. — Takie pierdały, takie pierdały, takie pierdały, takie pierdoły taki — pierdoły, taki pierdoły, taki pierdoły, powtarzał, próbując utrzymać pozycję, w jakiej kazano mu się zatrzymać. — Zamknij się i połóż — rozkazał Olęcki nieco ciszej, ale katatonik posłuchał. Umilkł, jego ciało zwietrzało i ułożył się na betonowej podłodze. Głowa spoczywała mu na materacu mokrym od rozlanej wody. Z pobliskiego pokoju rozległo się klaskanie Witolda. — O, dobrze sobie radzisz — ryknął z takim to trzeba jak z psem jak ustalisz dominację to się będzie słuchał wierny jak zwierzę ale tu czubek daj mu jakieś zajęcie bo inaczej sobie język odgryzie oni tak czasem mają to agitacja się nazywa normalnie dają mu na to pigułki ale ty musisz coś wymyślić jak się nazywasz zapytał Olęcki mężczyzna na podłodze zaczął kręcić głową i jęczeć nie tak ryknął Witold zupełnie nie tak nie zabawiaj go, kurwa, tylko daj mu zajęcie. Niech na przykład liczy swoje oddechy. To dobre. Zajmuje ich na długo. — Dobre, dobra — pokiwał głową Oleński. Odetchnął głęboko. Czuł, że serce mu zwolniło. — Usiądź i licz swoje oddechy — rozkazał leżącemu mężczyźnie. A ten podniósł się i zaczął wciągać gwałtownie i wypuszczać spód powietrze. Liczył na głos. Słowa wypływały jednak z jego ust tak szybko, jakby spodziewał się, że dzięki temu będzie mógł skończyć wcześniej zadanie. Jeden, dwa, trzy, czerpień, się siemos Wolniej, rozkazał Rafał. O tak, wybił pożądany rytm oddechu na materacu. Musisz to robić w ten sposób. Mężczyzna zwolnił zgodnie z rozkazem. No i gitara, ryknął Witold ze ściany. A teraz wydrapuj zaprawę z pomiędzy cegieł, bo nie mamy czasu. Oni coś kurwa kombinują. Czuję to w kościach. Dziesięć. A dlaczego im nie wyłączyć po prostu świateł? Syknął Deruk. Niech tam siedzą, jak pierdolone krety. Wtedy stracimy element zaskoczenia. Odparł Kowalski i nachylił się nad klapą. Ja ją otworzę i wchodzimy w takiej kolejności, jaką wylosowaliśmy. Mamy kusze, a oni są bezbronni. Co najwyżej mogą w nas rzucić, ale dlatego mamy hełmy, postukał pięścią w ciemną szybę, która osłaniała twarz o czaszkę. Ja to bym poczekał, jak się trochę bardziej zagłodzą mruknął Zański. Nie zagłodzą się. Niektórzy zaczęli już pożerać innych, nie słyszałeś. To i niech tak będzie dobre tam. Ty to taki niechętny, bo masz pierwszy iść, nie? Deruk wyszczerzył zęby i zachichotał nerwowo. — Jakbym to ja wylosował, to byś pokrzykiwał, żebym już tam skakał nawet bez drabiny. — Cicho, panowie! — mruknął Kowalski. — Zaraz otwieram klapę. Wycelujcie kusze. Jakby ktoś wchodził, to strzelać w środek. Jak zabijecie, to trudno. Do tej pory ich nie żałowaliście, to i teraz też nie żałujcie. — Ja tam nie żałuję! — warknął Deruk. Szczególnie tego pierdolonego pedofila kanibala. Trudno chyba o większego wykolejeńca. Ja w ogóle to proponuję do niego strzelać, nawet jak będzie leżał na podłodze jak owieczka i chlipał. Jak ktoś ma coś kombinować, to tylko on. Reszta to zwykli chorzy, a on to tam siedział, bo z takim pieprzonym pedofilem to nie wiedzą, co zrobić. Do psychiatryka pchają i każą leczyć debile. To tak, jak ja bym pchał kogoś z rakiem mózgu do fryzjera. Już bardziej by mu rzeźnik pomógł, gdyby wyciął penisa i moszne. — Wycelujcie kuszę na obie strony korytarza. Otwieram. Kowalski zakręcił kilka razy korbą i klapa uniosła się z cichym zgrzytem. Zeński i Deruk spojrzeli na korytarz i na ich twarzach odmalowała się ulga. Kowalski podniósł kuszę, nachylił się nad otworem w podłodze i zajrzał do korytarza. — Pusto — szepnął. — Coś kombinuje ten pieprzony haniec. Może nie ma co się tam pchać? — Idź, Zeński, taka była przecież umowa. Odparł deruk i chwycił ciężką drabinę. Oparł ją o kątownik i powoli opuścił na dół. Stuknęła o podłogę tak mocno, że popękał beton. — Coś wszyscy kombinują. Zeński zacisnął palce na pistoletowej kuszy, którą trzymał w ręce. — Śpią pewnie po prostu, nie świruj, głód wyczerpuje. A niec nie śpi i on nie głodował. Idź już musimy być na dole, warknął Deruk. Będziemy cię osłaniać. Dobra, dobra. Zeński postawił buty na pierwszym szerokim szczeblu. Schodził tyłem do drabiny, w prawej dłoni ściskając kuszę. Lewą ręką przytrzymywał się szczebli. Powoli zagłębiał się w piwnicy. Gdy był już w połowie, zatrzymał się i zaczął nasłuchiwać. Poczuł ochydny smurtu rozkładającego się ciała. I kwas żołądkowy podszedł mu do gardła. Przełknął go z obrzydzeniem. Domyślił się, że to gnił gdzieś trup numeru jeden. Albo nie tylko jedynki. Wstrzymał oddech i szybko zszedł na dół. Zanim stanął na podłodze, usłyszał nad głową deruka. Ledwie metr przed sobą miał drzwi z numerem jeden. Wydawały się zamknięte. Dalej ciągnęły się wejścia do kolejnych cel. Jedynka zamknięta nie śmierdział trup. Pomyślał Zeński i gdy wyobraził sobie rozkładające się ciało, kwas żołądkowy ponownie podjechał mu do gardła i dotarł aż do tylnej części języka. — Idź powoli i trzymaj kuszę gotową do strzału. — rozkazał z góry Kowalski. Również zaczął schodzić. Kiedy już we trójkę znaleźli się na dole, pierwszy odezwał się Deruk. — Trzeba chyba sprawdzić pokój po pokoju — Jeden pilnuje korytarza, a dwóch ogląda i wchodzi do środka. Dobry plan przytaknął Kowalski. Zaczynamy od pierwszego pokoju. Wchodźcie. Zeński ruszył wzdłuż ściany, kierując kusze na zamknięte drzwi. Zatrzymał się przed nimi. Deruk bez słowa chwycił za klamkę i pociągnął. Na korytarz wypadł człowiek, ubrany w szpitalny dres. Zeński nie powstrzymał zaciskającego się na spuście palca wskazującego i strzelił w korpus zmarłej jedynki, chociaż jeszcze przed wypuszczeniem Bełtu wiedział, że to jedynie martwe, spuchnięte już od rozkładu ciało. Nim upadło na ziemię. Z drugiego pokoju wysunęły się drzwi, zasłaniały biegnących w stronę lekarzy napastników. deruch skierował w ich stronę kuszę, a Zeński w panice ładował swoją. Wstać! Krzyknął wysokim, przerażonym głosem. — Tofnijcie się za drobinę! — wrzasnął Kowalski. Ale za późno. Napastnicy byli już metro de lekarzy i rzucali kawałkami cegieł. Zeński został trafiony w klatkę piersiową, zgiął się gwałtownie z bólu i spadł mu kask. Deruk uniknął pocisku i cofnął się za metalową drobinę. Czekał z kuszą na pewny strzał. Kolejna cegła trafiła go w szczękę. Osunął się bezwładnie na ziemię, jak po ciosie boksera wagi ciężkiej. Zeński odskoczył przed ciśniętymi w jego stronę drzwiami. Dostrzegł, że Kowalski już odwrócił się przodem do drabiny i ucieka. Złamał i załadował kuszę. — Wracaj! — krzyknął, ale przerwał i skierował broń na uzbrojonego w cegły mężczyznę. Strzelił druchowo i bełt trafił atakującego w rękę. Witold Haniec rzucił się w stronę leżącej na ziemi kuszy Deruka i wycelował w uciekającego na piętro lekarza. Kowalski nacisnął spust — i bełt wbił się pedofilowi w udo, ale ten również strzelił. Kowalski jęknął, ale zdołał zsunąć drabinę na dół. Rąbnęła z hukiem o betonową posadzkę. Potem zatrzasnęła się klapa, strząsając z sufitu pył. — Kurwa! — krzyknął Zański i próbował znowu naładować kuszę. Ranny w przedramię mężczyzna, który na niego szarżował, rąbnął go cegłą w dłonie. Kusza upadła z brzękiem. — Zostaw mnie, zostaw! — Zabył Zeński wysokim głosem i odskoczył na koniec korytarza. Tam rozpłaszczył się na ścianie, skulił się jak dziecko. Kurwa! rozległ się tubalny wrzask hańca. Uciekł dziad, ale dostał w brzuch i to porządnie! wskazał na sączącą się z sufitu krew. Leci, jucha, jakby kto tam wiadro wylał! Rafał Olęcki wrzasnął, wyszarpując bełt tkwiący w przedramieniu. Potem schylił się i podniósł kuszę Zeńskiego. — Strzelić w ciebie, idioto! Strzelić! — wskazał na lekarza, sycząc z bólu. — O nie! Ja do niego strzelę! ryknął Witold Haniec. — Co, doktorko Teraz to się trzęsie portkami, a jak byłem związany, to wielki pan był. To on mnie tu wpakował. Ta śliniąca się pokraka w kącie! — Teraz nie czas na to! — krzyknął Olęcki. — Teraz trzeba wyjść na górę. No dawaj, tą drabinę trzeba dostawić, oprzemę beton. Cholera, ale ten strop gruby, co to jakiś pieprzony schron? Ma grubość prawie pół metra, dobra, szybciej, zanim tamten na górze czymś przywali. Haniec zgadzał się widocznie z Olęckim, schował kusze za pasek spodni na plecach i chwycił drabinę. Pomóż, bo ciężka cholernie, a mnie już siły brak! Olęcki złapał z drugiej strony i przystawili ją do sufitu. Haniec wydrapał się na górę, i próbował pchnąć rękami, a potem zaparł się nogami i pchał ramieniem. Zrobił się czerwony, stękał, ale klapa się nie ruszyła. To żelastwo waży chyba sto kilogramów! stęknął Zeński. I jeszcze do tego jest przytrzymywane dwoma żelaznymi sztabami przy betonie. Jak Kowalski założył skoble, to nie wyjdziemy. nie wyjdziemy! Nie wyjdziemy! Nie wyjdziemy! zaczął łukać. Zamknij ryj! wrzasnął Haniec. Potem będziesz miał szansę się wypłakać, jak się tobą zajmę. Mężczyzna zaczął schodzić powoli po drabinie. Olęcki miał przeczucie, że zaraz stanie się coś bardzo złego. Masz klucze do innych cel, doktorze? Do tych innych biedaków? Co ich głodzicie? On ma. Zeński wskazał na nieprzytomnego kolegę. Ma w kieszeni. Daj róg. Dobra, ale najpierw zajmę się tobą, warknął Haniec, gdy już zszedł z drabiny. Olęcki odsunął się pod ścianę i zszedł mu z drogi. Kiedy Haniec zbliżał się do znienawidzonego lekarza, ukradkiem załadował kuszę. — Patrz, panie doktorku! — wycedził olbrzymi mężczyzna i delikatnie zdjął kask z głowy skulonego Zeńskiego. — Odgrażałeś się, ścierwo, że zrobisz ze mną porządek. Ale to ja zrobię z tobą porządek, ale będzie bolało. Oj, będzie, rachuneczki trzeba wyrównać, jeden do jednego przyłożyć. On dał ci jego mięso, Wrzasnął Zeński do Oleńskiego, wskazując na wychodzone truchło numeru jeden na podłodze. To pedofil, widzieliśmy to na kamerze z zeżaru. Przerwał, bo haniec rąbnął go pięścią w głowę, a potem kolanem w brzuch. Olecki cofnął się o krok, w gardle poczuł gorzki smak. Tak naprawdę wiedział, że haniec karmił go ludzkim mięsem, ale nie chciał tego do siebie dopuścić. Olbrzym przekonał go, że inaczej osłabnie, straci przytomność i nie będzie można mu już pomóc. Deruk zaczął mamrotać coś i podnosić się z podłogi. Z głowy ciekła mu krew. Olęcki chwycił go za kołnierz i pogroził kuszą. — Właź do czwórki, szybko! Lekarz posłuchał bez sprzeciwu. Był tak przerażony, że potknął się dwa razy, zanim zniknął w pokoju. — A gdzie ty idziesz, Olencki? — krzyknął Haniec. — Czy ty się na mnie wypinasz? Nie wiesz temu kłamcy. Musimy być razem i wtedy przetrwamy. Olęcki nie przestał się cofać i trzymał kuszę gotową do strzału. Kiedy znalazł się na wysokości otworu drzwiowego, wszedł szybko i kazał Derukowi przeczołgać się przez dziurę w ścianie do pokoju katatonika. Lekarz posłuchał bez słowa. Olęcki bał się, że Haniec będzie go gonił ale ten po prostu bił Zeńskiego, zapominając o wszystkim innym. Z korytarza dobiegały krzyki i jęki torturowanego lekarza oraz głuche odgłosy kopnięć i uderzeń pięścią. Olęcki nasłuchiwał przez chwilę odgłosów, a potem przeczołgał się szybko przez dziurę w ścianie. Deruk nie próbował atakować. klęczał przy katatoniku i patrzył na niego szeroko otwartymi oczami. Weź cegły pod ściany i włóż je w dziurę. Lekarz nie zareagował na rozkaz Olęckiego. Cegły do dziury! Wrzasnął i dopiero wtedy Deruk zaczął je przenosić, gdzie mu wskazano. I układaj je tak, by tamten nie mógł wejść. Na ścisk! Olęcki wiedział, że to nie powstrzyma pedofila, ale nie widział innego wyjścia. Nie miał nic innego, by się od niego odgrodzić. Deruk zaczął płakać. Chlipał cicho i trzęsącymi się dłońmi układał cegły. Z korytarza nadal dobiegały odgłosy bicia, ale Zeński już nie krzyczał ani nie jęczał. Musiał stracić przytomność. Da się stąd jakoś inaczej wyjść niż przez chlapę? Olęcki zapytał lekarza, ale ten pokręcił głową. Tylko tędy. Innej drogi nie ma. Gdzie my jesteśmy? W budynku, takim magazynie czy schronie. Ty Kowalski go wynajmuje. Tu na odludzi jest. A to piwnica. Olęcki nie wiedział co zrobić. Czuł jak rączka ściskanej w dłoni kuszy ślizga się od potu. Dlaczego tu tak gorąco? Podkręciliśmy ogrzewanie, żebyście osłabli. Macie mało wody. Tutaj było najwięcej. Ernest miał cały zapas, bo trzeba było do niego schodzić i go poić. Rafał! Rozległ się krzyk na korytarzu. Rafale, Rafale! Ty przeciwko mnie? Po chwili haniec walnął czymś twardym w drzwi, aż się zatrzęsły. To tylko kwestia czasu, a cię dorwę. Nawet nie będę ryzykował, bo mam jedzenie. Świeże jedzenie, które pobędzie świeże o wiele dłużej. Ale ja już je napocznę. A ty co? Będziesz głodował. Olęcki spojrzał na lekarza. A ten cofnął się w kąt. Pokręcił głową, jakby naprawdę myślał, że Olecki rzuci się na niego z kawałkiem blachy, by go pociąć i pożreć. Ten Kowalski na górze będzie czekał, aż osłabniemy teraz, kontynuował Haniec. Nie ma wyjścia, ale ja nie osłabnę. Mogę poczekać. Tak, mogę czekać. Kowalskiego trafiłeś celnie, mruknął Olecki. Tyle krwi poleciało, że nie wiem czy nie w tętnicę. Haniec roześmiał się. <laughs> nie w tętnicę dostał w brzuch jakoś. Tyle krwi, że nie wiem czy mu się uda to zatamować. Ten mi tu mówi, że jesteśmy w lesie, na zadupiu. A jak on tam umrze? Nie umrze. Na pewno nie umrze. Otworzę tę pieprzoną klapę, bo mamy tu doktorka. To przecież znajomki. Otworzy i wtedy wyjdziemy. Łęcki nie odpowiedział. Nie sądził, by to było takie proste, ale postanowił się nie odzywać. 11. On tu do nas nie wejdzie? szepnął Deruk. — Do tego pokoju nie, mruknął Olęcki. Przez pierwszą dziurę to może by się przycisnął, ale do czwórki nie, bo jest za wąska. Ledwo się sami przycisnęliśmy. Ale może ją poszerzyć? A jak będzie poszerzał, to możemy do niego strzelać. Możemy zranić i zabić. Do kuszy jest dziesięć bełtów. Nie będzie ryzykował. Ma jeszcze wodę i jedzenie. Deruk zbladł, gdy zrozumiał, co ma na myśli jego rozmówca. A te inne pokoje to ktoś tam jest? zapytał Łęcki. Tak lekarz pokiwał głową. W jednym jest pacjent z wieloraką osobowością cztery ma to znaczy miał ale ten to już nie może wstać z łóżka. Przejęła go najsilniejsza osobowość i... No nie wiem. To już dwudziesta... 20... Nie, dwudziesta pierwsza doba bez jedzenia. Ma zaawansowaną atrofię mięśniową. Może niedługo umrzeć. Wychudzony jest, jak tamten, którego zabił haniec. Tak, ale to nie ma znaczenia, jak bardzo jest wychudzony. I tak ten kanibal haniec nie zje aż tyle tkanki, zanim nie zacznie się kumulować jad trupi i go zatruje. Może nawet od tego umrzeć w tym stanie osłabienia. Jakoś pierwszy go nie zabił, żadnym jadem trupim. Może miał szczęście. Może jadł od razu po śmierci. Ale o to mi chodziło, że więcej niż dwa kilo dziennie nie zje, a tyle tkanki znajdzie nawet na bardzo wyniszczonym organizmie. Jak zacznie jeść kilka, kilkanaście godzin po śmierci, to da mu to więcej szkody niż pożytku. Biegunka, wymioty, gorączka, duszności. To może być jeszcze skumulowane wycieńczeniem. A w tym ostatnim pokoju? Co mu jest? Temu, co tam siedzi. W szóste leży pacjent z psychozą. Psychozą? Tak. Bardzo gwałtowny przebieg. Jest przekonany, że w jego środku żyją owady, że przemieszczają się wewnątrz żył i wychodzą mu przez usta. To wariat. To pacjent cierpiący na psychozę. Ale minęły wszelkie objawy od momentu eksperymentu. Deruk łakomie oblizał usta i spojrzał na baniak z wodą. Masz tu prawie całą wodę, szepnął. nie o tym wie? Nie, bo nie wszedł przez dziurę. Jest bardzo ciasna, a on jest szeroki w barkach. Ale głowę mógł włożyć. Tak, ale zasłoniłem wodę materacem. Jakoś nie był ciekawy, nie spodziewał się tych zapasów u niego. Oleński wskazał na katatonika, który siedział na materacu i kiwał się w przód i w tył z tępym wyrazem na twarzy. To dziwne, że wyrwał się ze stuporu, mruknął Deruk. On sam nie sam przerwał Młolęcki. Zakrztusił się po prostu. Potem zaczął biegać po pokoju i przyrzeźniać, a teraz to? Miał jednak ze dwie godziny, kiedy wydawał się normalnym człowiekiem. Naprawdę? Zdziwił się deruk. Niesamowite może dałoby się przestań pierdolić, doktorku. Tylko mnie jedno interesuje. Dlaczego mnie zamknęliście, skoro jestem całkowicie normalnym dziennikarzem? Ile wam za to zapłacili? by mnie wpakować do psychiatryka, a teraz tu. Bo reszta to czubki, ale ja. Deruk popatrzył na Olęckiego i otworzył usta, a potem je zamknął. Cofnął się pod ścianę, jakby spodziewał się ataku. Nie będę ci bił człowieku, uspokój się. No nie wiem, masz historię wybuchów i. Jakich kurwa wybuchów? Wrzasnął Olecki. A kto by się nie zdenerwował, jakby go zamykano do czubków, to przecież kurwa. Urwał. I wziął głęboki oddech. Skierował kuszę w podłogę, bo zorientował się, że celuje nią w Deruka. Powiedz prawdę, daję ci ostatnią szansę. Dlaczego mnie wrabiacie? Lekarz oblizał usta. Dobrze. A powiedz, co ostatnio pamiętasz? Bo jesteś pacjentem Kowalskiego. Jakiego Kowalskiego? Tego, co uciekł na górę, tego, co to wymyślił. Powiedz mi, co pamiętasz, bo każdy miał swoich pacjentów. Mój jeden nie żyje, a drugim był ten katatonik. Nazywa się Ernest. Ernest, Ernest, Ernest! Zaczął powtarzać mężczyzna, nie przestając kołysać się na materacu. Dobra, mruknął Olęcki. To w skrócie, bo po co ci kurwa wszystko? Był ten polityk, no. Nazwisko też ci niepotrzebne. I on robił te przekręty z ruskimi. Niby miała jego firma współdziałowca, ale ten współdziałowiec ciągle dokapitalizowywał, a ten polityk dawał zamiast gotówki jakieś gównowarte znaki towarowe. Na papierze wszystko się zgadzało, ale prawda taka, że russcy go finansowali. I ja to wyniuchałem. i miałem się spotkać z jego księgowym, który się z nim poróżnił o coś i ten. No i dalej nie pamiętam. Tu się znalazłem. Nie wiem, czy on ruski gdy tego wykorzystał, czy nasze jakieś służby bo on z rządem ma koneksję. Lokalny działacz, ale w partii silny. Deruk kiwał głową. Tak, tak, już sobie przypominam tę sprawę. Kowalski chciał mieć tutaj całkowicie normalnego człowieka. Najpierw szprycował pana lekami, żeby przeczyścić głowę, a potem wybrał jako grupę kontrolną dla naszego eksperymentu z głodem, to znaczy długotrwałą ketozą. Eksperymentu z głodem? Nie, z ketozą. Taki jak naziści w getcie albo w obozach, jak pierdoleni faszyści? Nie, nie, oczywiście, że nie. Deru niósł rękę, jakby spodziewał się uderzenia. Olęcki zauważył, że znowu skierował kuszę w jego kierunku, opuścił ją i wycelował w podłogę. To co niby takie to za? To sposób pozyskiwania energii z tłuszczu, odparł lekarz. Zmienia się wtedy w znacznej mierze biochemia organizmu i stan psychiczny. My mieliśmy i mamy czujniki wszczepione, żeby was kontrolować, wasz stan i nie dopuścić do pogorszenia. Czujniki? Tak, pod skórą dwa dla pewności. Cały czas was monitorowaliśmy, nic wam nie groziło. I gdyby nie ten haniec? Widziałem tego z jedynki, co go zabił haniec. On umierał. Nie mógł się ruszyć. Zagłodziliście go. Tak, ale według wiedzy medycznej powinien umrzeć na nowotwór już miesiąc wcześniej. Planowaliśmy go odżywiać kroplówką w ostatniej chwili. Są obecnie dowody na to, że katoza cofa wzrost guzów, odnotowano remisję i dla niego już nie było ratunku. Na górze mamy aparaturę. To by mogło przynieść... wynioski. Deruk urwał, widząc, że Olęcki zaciska zęby. Zaczął się trząść i kulić, w oczekiwaniu na bełt z kuszy. A z tego biedaka! Olęcki wskazał na katotonika. To, co chcieliście osiągnąć? Ernest żył w stanie wegetatywnej katatonii od siedmiu lat. Badania aktywności mózgu wskazywały, że nie prowadzi żadnego życia wewnętrznego, a jeśli tak, to jest ono dla niego torturą. Wyobrażasz sobie być tak uwięzionym we własnym ciele? No i co? No jak widzisz, kataza zadziałała. Jego katatonia zmieniła postać. Z tego, co mówiłeś, wszedł w fazę gwałtownej agitacji. A nawet jak to ująłeś, przez kilka godzin można było z nim porozmawiać jak z normalnym człowiekiem. To było jedyne parę godzin od wielu lat. Chociażby dla tego jednego warto podjąć ryzyko, a jakby zastosować kilka urwał, bo dojrzał napięcie na twarzy rozmówcy. Olęcki zmarszczył brwi, bo wydawało mu się, że słyszy kroki na korytarzu. Przyłożył palec do ust i zajrzał ostrożnie w dziurę w ścianie wypełnioną cegłami. Pokój po drugiej stronie wydawał się być pusty. Jutro do was przyjdę, panowie! Wychrypiał chaniec. Jego głos dobiegał od strony drzwi. Nie słychać było w nim gniewu, ani złości, a jedynie determinację. Teraz jestem zajęty, bo muszę zjeść tyle, ile się da. Świeże. Nabiorę przez to sił, a wy siły tracicie. Ja mogę dłużej czekać. Ja mogę czekać. Potem zaczął głośno mlaskać, dając im do zrozumienia, że coś je. Ernest zaczął przedrzeźniać jego mlaskanie, Otwierał usta, przepychał przez zęby gęstą ślinę i mamlał językiem. Mam dla was prezencik, panowie, szepnął haniec. To taki gest dobrej woli. Jestem naiwny, wiecie, mówią, że jak dasz palec, to zaraz utną ci rękę, ale ja i tak wam dam, i tak wam dam. W szparze pod drzwiami pojawił się paznokieć, a potem paliczek. Haniec pchnął odcięty palec, a ten potoczył się po podłodze, malując beton cieniutką stróżką krwi. Deruk wstał gwałtownie, zadarł głowę i spojrzał w stronę czarnej szybki na suficie. Po twarzy płynęły muzy. — Kowalski, ratuj nas! — wybył kotał szlochając. — On nas pożre jak zeńskiego. Daj nam broń! Musimy się bronić! Przez wentylację wrzuć noże! Musimy się przed nim bronić! Musimy się bronić! Jedzenie! Musimy coś jeść! Czekali długo. Nikt się nie odezwał. Dwanaście. Mimo obezwładniającego zmęczenia, Olęcki obawiał się przymknąć powieki nawet na chwilę. Był na nogach co najmniej dwadzieścia cztery godziny i łapał się na tym, że zasypia z otwartymi oczami, patrząc w sufit lub zatkaną luźnymi cegłami dziurę w ścianie. Budził się z uczuciem paniki, sprawdzając, czy nadal ma kusze, wszystkie bełty i wykonane z blachy ostrze. Nie ufał jednak Derukowi. Bał się oddać mu kusze i postawić na warcie. Nie dlatego, że ten mógłby się zmówić z szepczącym co jakiś czas pod drzwiami hańcem, ale dlatego, że nie ufał jego stabilności psychicznej. Lekarz co jakiś czas płakał i błagał Kowalskiego o ratunek, wznosząc twarz do sufitu, jakby modlił się do jakiegoś tajemniczego bóstwa. Nikt jednak nie reagował a minęło już kilkanaście godzin. Olęcki obawiał się, że ostatni z lekarzy postanowił poczekać, aż umrą z głodu. To było dla niego przecież najwygodniejsze. Wybudzając się z kolejnej drzemki, Olęcki nacisnął spust kuszy. Bełt rąbnął w ścianę, odbił się i uderzył deruka na płask wudo. Lekarz był na tyle zmęczony i zamyślony, że nawet nie krzyknął. — Mogłeś mnie zabić! — wyszeptał po chwili, z twarzą bladą jak papier. Olecki zrozumiał, że musi podzielić się odpowiedzialnością, dał Derukowi kuszę i kazał się obudzić, gdyby haniec czegoś próbował. Doktor pokiwał głową, ale w jego oczach dygotał strach. Trzynaście. To co zrobimy? Szepnął Deruk, oddając Oleckiemu kuszę. Podał ją tak, jakby pozbywał się czegoś zgłego i cuchnącego. Ile spałem? Lekarz odsunął mankiet i spojrzał na zegarek. Trzynaście godzin, ale nie chciałem cię budzić. Musisz być wypoczęty. To co robimy? Coś się działo. Haniec coś mówił. Kręcił się. Coś słyszałeś? Nie, nie. Była cisza. Tylko jak zwykle jakieś szepty i mlaszczał. Ale nic nie próbował. Tylko wpychał pod drzwi. I on wpychał. Blada twarz lekarza zrobiła się jeszcze bledsza. Wpychał to, czego nie mógł zjeść. Ja to wyrzucałem do rury kanalizacyjnej. Ale ciągle przynosił. Minęło tyle godzin i on ciągle wydaje się jeść. Ale przecież jest jad trupi. Po dziesiątej godzinie od zgonu toksyn w ciele mnoży się tyle, że ten pedofil powinien leżeć w gorączce, ale on nic. I dlatego ja wiem, co tam się stało. Co się stało? Daruk przełknął ślinę z trudem. Wydawał się drżeć na całym ciele. On nie zabił Zeńskiego. Nie zabił go. Zeński żyje. To znaczy, że... Reszta słów Olęckiego nie wydobyła się z gardła. Wyobraził sobie Hańca, klęczącego nadmiotającym się z bólu lekarzem i pożerającego go żywcem. Trzyma go przy życiu. Bo potrafi to robić. Szepnął Daruk. To... Nie tylko pedofil, ale socjopata i morderca. Istny lektor, Witold Haniec. Powinni go powiesić, syna, a nie pchać do szpitala z oddziałem zamkniętym. Zamilkł i zagryzł wargę. Powstrzymywał łzy. Ale nic nie słychać, szepnął Oleński. Taki ból, co zański by krzyczał, by się miotał i szarpała tu cisza. Jak się dobrze skupisz, to usłyszysz. Zeński szamocze się, jak tamten go poddusza. Haniec utrzymuje mózg w stanie permanentnego niedotlenienia i wywołuje w ten sposób śpiączkę, ale nie śmierć. Może też uderza głową Zeńskiego o beton, by wywołać wstrząs i obrzęk mózgu. On to robi na zimno i ma doświadczenie. — Skąd to wiesz? — Olęcki poczuł przypływ gniewu. — Skąd to wszystko wiesz? — Zeński mi mówił. Mówił o tym potworze, żebyśmy byli ostrożni, jak tu schodzimy, i dlatego. I jeszcze dlatego, że mamy takie konsylium przy badaniu przypadków. Ale chcieliśmy was przed nim ocalić. Nie jesteśmy potworami, nie chcieliśmy, żebyście umarli. I w taki sposób. Dobry Boże, szepnął Olecki i zacisnął zęby. To co zrobimy? Zapytał Deruk po raz trzeci, bo on będzie mógł długo. Nic nie robimy mruknął Olęcki. Chyba, że chcesz iść pierwszy. Haniec jest silny i ma kusze jak my. Może przygotował na nas pułapki, ale on nie ma wody. Mu tam zostało trzy litry, wtedy jak zeszliście. Nie wiedział, że ja mam tu taki zapas. Przeczekamy go. Będziemy się zmieniać, chyba, że on nagle będzie normalny. Wskazał należącego na materatu katatonika. Był już parę godzin. Nie liczyłbym na to. Daruk pokręcił głową objął się rękami i zadrżał, jakby zrobiło mu się zimno całkowite wyleczenie zdarza się, ale to rzadkość niewątpliwie kato za coś w nim wyzwoliła, bo przez poprzednie trzy lata tylko był stupor, a tu w ciągu kilku zaledwie dni postać zmieniła się kilka razy, a nawet całkowicie zanikła. Olęcki westchnął To plan jest taki będziemy czekać, aż skończy mu się woda i zacznie tracić siły. On na pewno nie śpi, tak jak my, też obawia się, że go zaskoczymy. Nie może być pewien, że nie spróbujemy, przynajmniej podświadomie. — Ja słyszałem, jak chrapał — szepnął Deruk. — Wyraźnie to słyszałem z korytarza. Regularnie oddychał, tak całe godziny. Spał na pewno. — Może spał, a może to była pułapka. A może miał jakiś system, by go ostrzedł przed nami. — Mam nadzieję. Deruk opadł na materac obok katatonika i położył się. Zaczął znowu łkać. Czternaście. — Ten smród jest nie do wytrzymania — wyszeptał płoczliwie Deruk. — Może da się jakoś lepiej zatkać te dziurę w ścianie? Lekarz wyglądał na zmęczonego. Przy każdym niemal ruchu łapały go skurcze mięśni i głośno stękał. — To próbuj, ale smród jest wszędzie — odparł powoli Olęcki. Wypełni cały korytarz, prędzej czy później. Ale przynajmniej wiemy, że już go nie je. Zostało mu pewnie tylko trochę wody. Będzie słabł z każdą godziną i każdym dniem. My słabniemy i on też będzie słabł. Deruk pokiwał głową i podniósł się z materaca. Znów przeniósł wzrok na sufit. Olęcki siedział na materacu oparty o ścianę. Obok w zasięgu prawej dłoni leżała naładowana kusza. Nie miał siły jej trzymać cały czas w dłoniach. Już nie wiedział, który dzień głodował, bo te kilkanaście pasków surowego ludzkiego mięsa, które przyniósł muchaniec, nie mogło dać mu wiele kalorii. Kiedy o nich myślał, nie czuł obrzydzenia jak na początku. Ludzkie mięso to był pokarm, który mógł go utrzymać przy życiu. Dawał kalorie, dawał życie. Ludzie robili gorsze rzeczy, by przeżyć. Ile minęło? zapytał Deruka. Lekarz uniósł zegarek do oczu. Zmarszczył brwi, jakby nie mógł odczytać jego wskazań. Siedzimy tu cztery dni i siedem godzin. Woda mu się już na pewno skończyła, murknął Olęcki. Tylko dlaczego nie chce od nas niczego? Może zatruł się tym jadem? Nie, na pewno nie zaprzeczył szybko Deruk. Wymiotowałby najpierw i miał biegunkę. To byłby duży ból, byśmy to słyszeli. A tu cisza słychać tylko czasem jak chodzi. I mlaszcze. mruknął Olecki. Słyszałem tyle razy, jak coś ciamlał w gębie. Co on ciamle? Ciało Zeńskiego tak cuchnie, że to nie może być nic. Co on ciamle? Deruk wzruszył ramionami. Usta mu zadrżały. Odwrócił się. Nagle Olecki wszystko zrozumiał, Dlaczego o tym wcześniej nie pomyślał? Wyjmij z kieszeni klucze, skór wielu, warknął. Co ja? Wyjmij z kieszeni klucze od tych wszystkich cel. Olęcki uniósł kuszę i skierował ją na lekarza. Zabiję cię, jak nie pokażesz mi tych kluczy. Jak uciekałem, to je zgubiłem. Jak uciekałem, to zgubiłem, wyłderuk. Jakbyś zgubił, to Haniec otworzyłby nasze drzwi. Liczę do trzech i tak mi się nie przydasz. On kazał dać, bo inaczej groził, że nas zabije. Lekarz tłumaczył płaczliwym głosem. A zawsze mógł się jadem trupią zarazić. Odwodnić przez to, bo wymioty i biegunka wtedy byłby załatwione. I tam ci mieli toksyny w mięśniach. Kurwa, idioto. Tam były w tych celach baniaki z wodą. Ile ich było? Nie, nie wiem. Ile było? W każdym po jednym trochę. Ale jakby biegunkę. Dawaj to klucze! Wrzasnął Olęcki i wstał. Doktor sięgnął do kieszeni i rzucił je na podłogę. Na metalowym kółku znajdowały się cztery. Wydałeś ich obu na śmierć, tak? Tak. Deruk zaczął ukać. Jeden jeszcze żyje, odezwał się głos hańca za drzwi. Jeszcze żyje, ale już niedługo. Potem wezmę się za was. Piętnaście. Kowalski chyba obniżył temperaturę. – szepnął Olęcki. – Chyba nas obserwuje. – Nie. – odparł Deruk tak cicho, że rozmówca ledwo go usłyszał. Oblizał suche wargi. Od kilkunastu godzin słyszał w uszach narastający pisk. Doprowadzał go do szaleństwa. – Dlaczego nie? Czuć, że zimno się zrobiło. A to nie z głodu. Lekarz westchnął. – To był piec węglowy tutaj. Musiał się cały ten węgiel spalić i teraz temperatura będzie spadać. Trzeba było tam dokładać co dwa dni i musiał się wypalić. I co teraz? Będzie spadać, ciągle spadać? To jest piwnica i będzie tu zimno, jak w piwnicy. Te grube ściany są nadal zimne, mimo że grzeliśmy tu ponad miesiąc. Będzie zimniej. Deruk? No, od tej pory nie dajemy ani trochę wody temu katatonikowi. To nasza jedyna szansa. Będzie zimniej. To będzie mniej potrzebował i tak się nie rusza. Zrobiło się z niego cholerne, do niczego nieprzydatne warzywo. Lekarz pokiwał głową. Olęcki pomyślał, że Deruk sam chciał to zaproponować, ale się wstydził. To będzie jego wkład w nasze uwolnienie i przeżycie, dodał doktor. Musimy być silni, a on i tak by nie pomógł, kontynuował Olęcki. Albo my, albo Haniec. Już tylko nas trzech. On też czeka i nie zaatakuje pierwszy, bo mamy przewagę. Jest nas dwóch, a jego siła nie ma już takiego znaczenia. On jest ciężki, myślę, że potrzebuje więcej wody. Nie pije już od dwóch dni chyba że racjonował. Tylko, że coś robi. Ciągle skrobie, słyszysz to? Słyszę, ale przecież to nie w naszym pokoju. Gdzie on to robi? Nie wiem szesnaście. Olęcki poczuł szarpnięcie za ramię i otworzył oczy. Zobaczył ciemność. — Zgasło światło! — syknął Deruk. — Przed chwilą zgasło światło. On to zrobił. Dlatego rył w ścianie. Szukał kabla i znalazł. — Cicho, daj kuszę. Olęcki wyciągnął rękę, ale Deruka już przed nim nie było. Usłyszał szelest. Lekarz musiał cofnąć się pod ścianę. — Nie dam ci jej! — mruknął. Masz nóż i to twoja broń. Teraz wychodzimy do niego. Mam tego dość. Ten skór wiel nas wykończy. Musimy go zabić. Oleńcki oblizał wargi. Nie rób głupich rzeczy. Jak jesteśmy we dwóch nadal mamy przewagę. On musi tu wejść. On musi się ruszać. My możemy strzelać, jak go usłyszymy. A może wejść tylko przez ścianę. Deruk, to działa na naszą nic nie działa na waszą korzyść, Rozleł się głos hańca ze drzwi. Mam dla was propozycję, a raczej propozycję dla tego, co chce przeżyć. Ten, co przeżyje, nasyci się i będzie żył ze mną jeszcze kilkanaście dni. I tak jesteśmy wszyscy martwi, jak nikt tu nie przyjdzie. Wszyscy jesteśmy martwi wtedy. Po co się męczyć? Na co komu honor i zasady? Trzeba żyć choć trochę dłużej. A może, może się uda. Zamknij Gębechaniec, wrzesnął Olecki, ale tamten go zignorował, ciągnął monolog niskim, ochrypłym głosem. Jeden z was zabije drugiego i zjemy go. To da nam kolejne dni. Może przyjdzie ratunek, a jak nie, to wszystko rozstrzygnie się między tymi, co przeżyli. Kusza przeciwko kuszy. Wiem, że ty, Rafał, już jadłeś ludzkie mięso. Nie jest takie złe, nie jest złe. Na pewno o tym myślałeś. strzel do tego doktorka. To tacy, jako on, nas tu wpakowali. On chciał nas tu zostawić na śmierć. Zeński mi to mówił. Chciał, żebyśmy zdechli. Zabij go! Olęcki chciał odpowiedzieć, ale rozległ się suchy trzask spuszczonej cięciwy i poczuł ból w brzuchu. Bełt przebił mu żebra i płuco. Ty skór Rzucił się do przodu, wyciągając zaostrzony kawałek blachy, ale potknął się i przewrócił. Próbował złapać powietrze. Rozpaczliwie próbował, bo tonął we własnej krwi. Harczał i dusił się. Haniec za drzwiami śmiał się głośno. — Dobrze! Zabij go i otwórz drzwi! Zaraz będziemy mieli pełne usta i pełne żołądki. Przeżyjemy jeszcze kilkanaście dni, a potem będzie żył silniejszy. Olęcki poczuł ostry ból w brzuchu. A ciemność przed oczami zamieniła się w pulsującą czerwień. Minęła chwila i nie męczył go już głód ani pragnienie. Z ust popłynęło coś ciepłego. Coś ciepłego zwilżyło gardło. Mógł zamknąć oczy. W końcu mógł zamknąć oczy. Epilog Ja pierdolę, no to jest niezłe. Szepnął Tomek, wchodząc przez ciężkie pancerne drzwi. Zaświecił mocną latarką do korytarza, wymalowanego zieloną farbą, i przyślizgnął się snopem światła po gładkiej betonowej podłodze. Wiatr wepchnął liście do środka jedynie na dwa metry, a dalej ciągnął się suchy, ale pokryty brunatnym śladem beton. To go ucieszyło najbardziej ta czystość, bo to oznaczało, że nikt nie penetrował tego miejsca przed nimi. Chłopak odwrócił się i popatrzył na siąpiący na zewnątrz deszcz. No, chodź szybciej! krzyknął do kolegi, który brnął przez opadłe liście zakapturzony i z pochyloną głową. No, ładuj z dupsko dubsko do środka, bo za dwie godziny trzeba wracać. Tego czegoś nie widać. Mariusz wszedł do środka i zdjął kaptur. Jakby ziemię przysypane, tylko te drzwi widać, jak się przyjrzeć, i nawet ścian nie ma. To jakaś ziemianka? Skąd wiedziałeś, że to tu jest? Ano, kupiłem sobie taki kros elektryczny, nie widziałeś? No, widziałem, taki motorek. Nie motorek, tylko motocykl. No i se jeżdżę normalnie przez las, między drzewami albo takimi starymi ścieżkami. No i aż tu mnie doniosło. Tydzień temu to było. To dlaczego wtedy nie wlazłeś tydzień temu, a teraz mnie ciągniesz? No bo nic nie miałem: ani latarki, ani plecaka i się ściemniało. Musiałem nawalać na kwadrat. No i trochę pietra miałem. <grych> ale teraz, jak zabrałem kumpla najlepszego, to można eksplorować, nie? Tomek roześmiał się i rąbnął Mariusza w plecy. Dobra, wchodzimy, nie pierdol już. Światło zabrałeś? Mariusz w odpowiedzi wyjął z kieszeni dużą, ogumioną latarkę. No, ale szybko, stary, bo mam poprawkę za dwa dni tego egzaminu. To drugi termin, jak wtedy. Nie, to kaput. To nie ucieknie. Tomek znowu odwrócił się w stronę korytarza i oświetlił dokładnie sufit. Jeszcze się nauczysz, panie student. Facie nie pierdol. To nie jest jakieś wielkie, bo z zewnątrz byłoby widać. Zajmie nam to parę minut i wychodzimy. Wyjął z kieszeni aparat i zrobił kilka zdjęć, a na końcu selfie. Ale parę minut. A nie jakieś łażenie i grzebanie, upewnił się Mariusz. No ta, ta, co? Niech to załamanie chmury się skończy i wracamy. Ja też przecież muszę się wyspać przed robotą, a potem mam zjazd i kolejny dzień ciężkiej nauki. Popatrz, jak tu pusto. Pewnie wszystko wybrane, nikogo nie ma. Ruszyli korytarzem. Tomek szedł pierwszy i nadawał tempo. Stawiał kroki ostrożnie, jakby spodziewał się pułapek. Na podłodze dostrzegł odciśnięte ślady zwierząt. To na betonie to chyba krew, mruknął Mariusz i zatrzymał się. Może nie powinniśmy? Może, może, odparł Tomek, ale raczej rdza po prostu. Widzisz na suficie tę żelazną belkę? Cała jest zeżarta przez korozję. To pewnie pył odpada i ten. Że wilgotno to tamto. Chodź dalej, o, kończy się i mamy drzwi na prawo i na lewo. To teraz na lewo, co? Na lewo prowadzi ten ślad krwi. To nie krew, Mariusz. Za dużo się naoglądałeś o zombie. To jest Polska, jesteśmy w zwykłym lesie. Tu nie ma zombie. U nas w lasach to natrafisz na opony, lodówki, yy, telewizory, a ostatnio zmywarki. Ale nie zombie. Wiem, bo dużo jeżdżę. Nie rozdzielamy się ani na chwilę. Ty, stary, czujesz ten smród? Smród? Mariusz pociągnął nosem. No, smród. — Tu bagna blisko i czasem zalatuje taki smrodek, taki klimat — machnął ręką Tomek. — No, nie przedłużaj. Wchodzimy, rozejrzymy się, a najwyżej na jakieś porządne zwiedzanko to po weekendzie. — Dobra, ale idź pierwszy, ale szybko. I idziemy na prawo. A nie, skąd ta krew? — To nie krew, tylko rdza — powtórzył Tomek. — Skąd tu niby krew? Nacisnął klamkę drzwi i pchnął je powoli. Spodziewał się zgrzytu, jak w starych horrorach, ale otworzyły się bezgłośnie. Wszedł do niewielkiego pomieszczenia z trzema szpitalnymi łóżkami i ze stojakami na kroplówki. Na łóżkach znajdowały się koce, a kroplówki były pełne bezbarwnego płynu. Na stoliku, na kółkach pod ścianą ustawiono monitor z konsolą i z przełącznikami. — Nie podoba mi się to — szepnął Mariusz. — Spieprzajmy stąd. To mi śmierdzi coraz bardziej. Co to za, kurwa, szpital w środku lasu? — No nie, co ty? To się robi ciekawe. — Ktoś tu może być. Dlaczego jest otwarte? — zapytał Mariusz. Tomek wyjął smartfona, zrobił kilka zdjęć, a na końcu selfie. Potem przejechał snopem światła po nagich ścianach. Oprócz łóżek na podłodze było tylko kilkanaście czarnych kabli poszczepianych i prowadzących do gniazdka w ścianie. — Ty, tu chyba jest normalnie prąd. Tomek podszedł do ściany i nacisnął włącznik. Nad głowami młodych mężczyzn zapaliła się lampa. — Ja pierdolę, jest światło normalnie. — Gówno mnie to obchodzi. Nie podoba mi się to. — mruknął Mariusz. — Ktoś tu może się za chwilę pojawić. — Nikogo nie ma. Objechałem tu dookoła. Byłby samochód albo coś — a może jest dalej samochód? Tomek, nie wiesz tego. Dobra, to tylko tak ogólnie obejrzymy. O, tam są drzwi do kolejnego pokoju. Ruszył szybkim krokiem i nacisnął klamkę. Drzwi otworzyły się bezgłośnie. Chodź tu, Mariusz, musisz to zobaczyć. No chodź! Zawołał Tomek, a potem popatrzył na stojące pod ścianą sześć płaskich monitorów, połączonych z urządzeniem wyglądającym na router. W pomieszczeniu stały również fotele i krzesła. A nawet na blacie niewielkiego stolika leżała niedokończona, wyschnięta i spleśniała pizza. Mariusz stanął w progu i zerknął na sprzęt komputerowy. Ile to może być warte? mruknął Tomek. To zwykła biurówka, jak w ogóle działa. Ocenił Mariusz. Na Allegro może po stówce by poszło. To niedrogie gówno. Zdaje się tylko do klepania cyferek, literek i internetu. Dobra, chodźmy stąd. Nie czujesz tego smrodu? Nic nie czuję. Jeszcze tylko druga strona korytarza. Oczy Tomka świeciły się z podekscytowania. Już nie chodziło o to, by cokolwiek stamtąd zabrać, sprzedać, ale o zwykłą eksploratorską ciekawość. Zrobił zdjęcia, przebiegł obok Mariusza, a gdy tamten próbował go złapać za kurtkę, szarpnął się i wyrwał. Wybiegł na korytarz i popchnął uchylone, obite blachą drzwi. Znalazł się w niemal pustym, wąskim i długim pomieszczeniu. Brązowy ślad prowadził na prawo do metalowej klapy zabezpieczonej sztabami. Teraz już nie mógł udawać, że to rdza. To była krew. Od klapy odchodził łańcuch połączony z korbą zamontowaną na ścianie. Obiecałeś, że idziemy, jak spojrzysz. Tomek drgnął i cofnął się gwałtownie, gdy usłyszał za sobą głos Mariusza. No, obiecałem odparł mniej pewnym, nieco wyższym głosem. Zerknę co tutaj. I wychodzimy, przecież nawet nie jesteśmy tu pięciu minut. Piętnaście to maks, ale wystarczy mi tylko pięć. Mariusz poświecił na drugą część wąskiego pomieszczenia i dostrzegł jedynie nagą betonową podłogę ciągnącą się pasem długim na około dwadzieścia metrów, o szerokości zaledwie czterech. W betonie tkwiły okrągłe otwory, a w suficie kratki wentylacyjne. Na twarzy poczuł podmuch smorodliwego powietrza. Tam musi być piwnica pod nami mruknął. No jest i to ostatnia rzecz do zobaczenia. Kurwa, Tomek, nie schodzimy do tej piwnicy! Złupiałeś? Schodzimy, ale na minutkę. Zobaczymy, co tam jest. Popatrz, tu wchodziły zwierzęta. Wchodziły do tych rur wentylacyjnych. Widać ślady. Pewnie szczury. One lubią takie miejsca. A myślisz po co tam schodziły? Wyczły trupy. Ja tam nie schodzę kurwa Mać. Złaś sam. Jak się boisz, to zajdę sam, obejrzę sam, zrobię zdjęcia i wracam. Szybka piłka. Tylko potem nie pytaj, co tam było. Jak będzie ktoś pytał, to powiem, że jesteś miękka pała i gumiak. A gówno mnie obchodzi, co tam jest. Dobra, może być, będę sobie czekał. Mariusz stał cały czas w progu i wyglądał na korytarz. Czy drzwi wyjściowe z tego dziwnego budynku jakimś trafem się nie zamknęły? Tomek nachylił się nad sztabami i wyjął skoble. Na palcach zostały mu rdzawe grudki. To jest wszystko we krwi, mruknął Mariusz. Nie widzisz tego? To jest krew. Tomek nic nie odpowiedział, tylko odemknął zamontowane na zawiasach sztaby i oparł je o ścianę. Myślisz, dlaczego tak to zabezpieczyli, to w piwnicy, kontynuował Mariusz coraz cieńszym i rwącym się ze zdenerwowania głosem. Bo nie chcieliby, by to, co w środku wydostało się na zewnątrz, nie rozumiesz? Zajrzę tam i wracam. Po prostu jestem ciekawy. To, co miało wyjść stamtąd, to już wyszło. Dlatego ta krew złapał za korbę i pociągnął mocno. Chłopak musiał używać niemal wszystkich sił, by kręcić korbą. Na szczęście przy pierwszym półobrocie mógł użyć ciężaru całego ciała. Kurwa, ale capi człowieku, jęknął Mariusz. To nie wąchaj. Tomek kręcił, aż klapa ustawiła się pionowo i odsłoniła czarną czeluść pod nim. Zaświecił do niej światłem latarki i dostrzegł drabinę prowadzącą w dół. Co tam jest? zapytał Mariusz. I stanął na palcach, by coś zobaczyć, ale nie zbliżył się do wejścia do piwnicy. Nic! Drabina prowadzi jakieś trzy metry w dół. Stalowa, mocna drabina. Tomek nachylił się i omiódł światłem korytarz i drzwi wzdłuż niego. Pusto tu, tylko materace i kawałki pokruszonych cegieł na całej podłodze. Urwał. Coś jest na środku, na końcu. Jakiś X? Ktoś narysował na końcu X. No to trudno, mruknął Mariusz. Zobaczyłeś i tyle. Tomek złapał w zęby latarkę i postawił nogi na pierwszym szczeblu drabiny. Zgłupiałeś? Jeszcze pięć minut. Zerknę do tych wnęki tyle. No i ten X. Jest tam krew? Brudne jest, ale nie wiem, czy to krew, skłamał Tomek, bo coś brunatnego plamiło podłogę w wielu miejscach. Na ścianach. Dostrzegł również ciemne zacieki i kropki. Nie skocz idioto. Pięć minut. Tomek szybko zszedł po szczeblach drabiny, bo strach wziął się w nim za bary z ciekawością i zyskiwał przewagę. Gdy stanął na dole, cegły zachrzęściły głośno pod butami. Omiótł szybko światłem koniec korytarza za drabiną, by nic nie skoczyło mu na plecy. Zauważył jedynie wielką brunatną plamę na podłodze. I co tam? Żyjesz? Głos Mariusza z góry dochodził jak z innego świata. Żyję. Zajrzę tylko do tych pokojów. Czy tam cel? Ciekawy jestem, co tam jest. Wszystkie są otwarte na oścież. Chłopak ostrożnie zajrzał do pierwszej. Dostrzegł czarny materac i dwie puste, pięciolitrowe butle po wodzie. Zrobił zdjęcie. Są tam ciała? Dopytywał Mariusz. Nie żadnych chciał. Dziwnie tu. Chyba uciekli, ktokolwiek tu był. Tomek zajrzał do drugiego pokoju. Zdziwił się, bo ktoś wyrwał drzwi z zawiasów, ale nie dojrzał ich w środku. Materac tkwił zaklinowany pod sufitem, a na podłodze dojrzał kilka cegieł. W ścianie ziała dziura. Wydawało mu się, że na tyle duża, że mógł nią przejść człowiek. W kolejnej celi znalazł dwie dziury w ścianie. Nie zobaczył tam żadnych cegieł ani nawet materaca. Tylko beton, czysty beton, bez śladów krwi. Zrobił zdjęcie i poszedł dalej. Pod butami chrzęściły cegły. Puste pokoje uspokoiły go, ale i zawiodły. Spodziewał się czegoś mocniejszego, czegoś, o czym mógłby opowiadać. Sfotografował pokój numer trzy, a potem podłogę za sobą. Drabina na tle zachlapanej ciemnymi plamami ściany wyglądała upiornie. Z tego zdjęcia był zadowolony. Można się będzie nim pochwalić. Skierował światło na koniec korytarza i spojrzał na wymalowany na ścianie krwawy x. Był tam na samym środku, na wysokości metra. X jak znak zakopanego skarbu. X jak miejsce, gdzie należy się udać. Co tam robisz? Usłyszał krzyk Mariusza. Sufit był tak gruby, że głos kolegi dochodził jak z końca świata. — Już w połowie. Jeszcze mi trzy pokoje zostały. — Pospiesz się, bo mam złe przeczucia. — Zluzuj, zwieracze gumiaku. — Sam zluzuj, kutasie. Tomek przyspieszył. Omiódł światłem latarki czwarty pokój. Wypełniały go puste plastikowe butle. W piątym pokoju nie spodziewał się niczego nadzwyczajnego. I zajrzał w otwarte drzwi bez strachu. Czuł, że jeśli miał się czego obawiać, będzie się to znajdować w ostatnim pokoju. Najpierw dostrzegł truchła szczurów, wyschnięte skóry zwierząt zebrane w piramidę w kącie. Rzucały się w oczy o wiele bardziej niż leżący pod ścianą obleczony w wiele brudnych szmat mężczyzna. Tomek chciał krzyknąć, ale w tej samej chwili rozległ się suchy szczęk i poczuł ostry ból w klatce piersiowej. Nim z gardła wydobył się dźwięk, bełt przebił mu czaszkę i chłopak osunął się, nieprzytomny. Latarka zaklekotała o podłogę. W porządku tam? Rozległ się głos z góry. Mariusz usłyszał hałas i zaniepokoił się. Haniec nie był w stanie podnieść się na nogi, ale zaczął czołgać się w kierunku korytarza. Musiał zdążyć. Wiedział, że drugiej szansy nie dostanie nigdy. Jeszcze chwila i wyjdzie. Będzie tam, gdzie powinien być. Przepełzł przez próg chwili, gdy ktoś zaczął świecić przez otwartą klapę. Złamał pierwszą kuszę i nałożył bełt. Ręka mu drżała. Musiał być skupiony i był skupiony. Tomek, w porządku? W porządku. Pomyślał haniec, opierając dłonią o ciepłe udo zamordowanego chłopaka i celując dokładnie. Zamarł w oczekiwaniu na swoją szansę. Znał głos, który dochodził z góry. Słyszał go tysiące razy u dorosłych i dzieci. Puste groźby i puste zaklęcia. I strach. Wiedział, że zejdzie, by ratować kolegę, bo tak trzeba. Zignoruje tępy ból w brzuchu i ostrzeżenia. Haniec wiedział, że na początku chłopak nie zauważy dziwnego nieludzkiego kształtu. Wyrzuci go z głowy, a gdy już zauważy. Będzie za późno. Dziękuję za wysłuchanie opowiadania eksperyment głód. Jeśli się podobało, proszę o lajka, komentarz i subskrypcję. Pozdrawiam. Bruno Siak.